Szanowni Państwo, rozpoczynamy ostatnią, trzecią część dzisiejszych obrad. W programie zaszła jedna zmiana. Doktor Olek Sawczuk wygłosił referat wczoraj, więc mamy przewidziane dwa wystąpienia. Jako pierwszy wystąpi profesor Erlix Jekabsons. Profesor Jekabsons jest pracownikiem Uniwersytetu Łotwy w Rydze. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od roku 1998 jest członkiem Komisji Historycznej przy Prezydencie Republiki Łotewskiej. Ukończył studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Łotewskiego Uniwersytetu Państwowego. Był pracownikiem Instytutu Historii Łotewskiej Akademii Nauk. Obecnie jest zatrudniony na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łotwy. Swoje zainteresowania badawcze wiąże z tematyką najnowszej historii Łotwy, zagadnieniami mniejszości narodowych, historią Wojska Łotewskiego oraz stosunkami polsko-łotewskimi w okresie międzywojennym. Panie profesorze, proszę o wygłoszenie wystąpienia. Szanowni Państwo, a przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, bardzo duży zaszczyt mówić tu. Przepraszam za mój polski język, za błędy w moim polskim języku. I zaznaczam od razu, że moja mama jest Polką. Wobec tego, kiedy rozmawiam po angielsku, nie mam żadnego akcentu wschodniego. Powiem tak. Natomiast kiedy rozmawiam po polsku, to mam, jak mi się mówił jeden kolega kiedyś, akcent wileński. I ja od tego się po prostu nie mogę uwolnić, ponieważ to słyszałem w dzieciństwie. I wobec tego mam taki akcent, nawet trochę jestem z tego dumny. Tutaj będę mówił o bardzo złożonej tematyce. Będę mówił o historii Łotwy, która była krajem sąsiadującym bezpośrednio, natomiast dzisiaj jest krajem pośrednio, ale jednak mówimy dzisiaj w okresie globalizacji sąsiadującym bezpośrednio faktycznie z Polską. I mamy wspólną historię, rozpoczynając od XVI wieku. Zaznaczam, te rzeczy są znane w Polsce, ale jednak uważam, że za stosowne zaznaczyć, ponieważ jestem bardzo dobrze świadom historii wiadomości, wiedzy historii Łotwy w Polsce. W odróżnieniu od Litwy, oczywiście od Rosji, od Ukrainy, od Czechów i innych krajów, jest znana, powiem tak, bardzo ogólnie i może nie zawsze wystarczająco. Natomiast wymienię tylko niektóre rzeczy, które nas wiążą. To znaczy wspólna historia od XVII wieku, od XVI wieku, przepraszam, Batory, Kirchholm, który jest na Łotwie, jezuici, Piotr Skarga na Łotwie, wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie na terytorium Łotwy, powstanie kościuszkowskie na Łotwie, dzisiejszej Łotwy. Dalej, oczywiście wiek XIX, powstanie styczniowe, listopadowe na Łotwie miało miejsce przez Polaków i tak dalej. Mniejszość polska na Łotwie, okres międzywojenny jest tematem dzisiejszego mojego wystąpienia. Koniec tej niepodległości, okupacja Łotwy przez Związek Sowiecki i to, co się stało z moim krajem, jest bardzo wymownym świadectwem naszej wspólnej historii. Celem mojego tego krótkiego przeglądu dzisiaj będzie ukazanie właśnie wątku historii mojego kraju w powiązaniu i przez pryzmat Polaków na Łotwie. Okres międzywojenny, Łotwa była krajem niepodległym, jednym z najwięcej, i wiem, że jestem Łotyszem, wobec tego jest trudno mi uwierzyć, ale naprawdę wysoko rozwinięty ekonomiczny kraj, w odróżnieniu od dnia dzisiejszego, kiedy sytuacja jest trochę odmienna. Natomiast ten okres międzywojenny, Łotwa powstała w 1918, 19, 20 roku, w tym samym czasie, kiedy odnawiała niepodległość Polska. I nie bez pomocy Polski. Polacy uwolnili, Wojsko Polskie brało udział w uwolnieniu byłych infland polskich albo tej Latgalii, dzisiaj część wschodnia Łotwy. I tutaj zresztą za wolność mojego kraju zginęło setki Polaków. Natomiast w okresie międzywojennym Łotwa stała się krajem europejskim, wysoko rozwiniętym, o wysokiej stopie życiowej, chyba jedna z najwyższych stop życiowych w całym regionie bałtyckim,
I zresztą świadczy o tym, nie będę tu więcej o tym mówił, ale świadczy o tym także przyjazd masowy, przyjazd robotników rolnych, sezonowych robotników rolnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Łotwy na prace sezonowe. Zresztą to jest bardzo ważne w kontekście mojego referatu, bo w końcu będę mówił o jednym takim byłym robotniku rolnym, który faktycznie jest bohaterem Łotwy, zapomnianym bohaterem Łotwy. I w końcu powiem o nim. Powiązany jest także z Łodzią. Tutaj w okresie międzywojennym Łotysze stanowili mniej więcej 75% mieszkańców. Zaznaczę od razu, że naród łotewski w 1989 roku stanowił 50% mieszkańców swojej ziemi, na swojej ziemi. Wobec tego procesu rusyfikacji, który miał miejsce w okresie sowieckim. Natomiast Polacy w okresie międzywojennym stanowili 3% ludności. To jest, wiem, że 2 miliony ludności dla państwa to brzmi mało, ale powiem tak, że w Finlandii w ten czas też nie było zbyt więcej, dużo więcej, tak? Natomiast dzisiaj zresztą, w 1920 roku Łotyszów zresztą było tyle samo, ile Norwegów. Dzisiaj Norwegów jest 6 milionów, Łotyszów jest mniej niż nas było w 1914 i mniej niż nas było w 1939 roku. To dużo, wiele o czym mówi, ale nie będę tłumaczył się z tego. Powiem tylko tyle, że Polacy 3% ludności. Ważny element w życiu społecznym, politycznym Łotwy. Do 1934 roku Polacy faktycznie mieli autonomię, tak samo zresztą jak inne mniejszości narodowe, autonomię kulturalną. Polscy posłowie na Sejm Łotewski, organizacje, szkolnictwo i tak dalej, i tak dalej. W 1934 roku przewrót majowy, tak zwany nasz przewrót majowy. Tak, wiem, dlatego mówię, dlatego się trochę tak śmiecham. Oczywiście nasz przewrót majowy, rządy autorytarne prezydenta Ulmanisa, dążenie do lotyszczyzacji albo do letonizacji wszystkich sfer życia. Oczywiście, że mniejszości narodowe utraciły dużo, ale nie tak dużo, jak mogliśmy by myśleć, ponieważ reżim, tak, reżim autorytarny, jednak w czasie tego reżimu 7 lat nie było żadnej kary śmierci z powodów politycznych, żadnej. To jest szczególnie wymowne w powiązaniu z tym, co będę zaraz mówił o tym tak zwanym okresie władzy sowieckiej. Wiadomo, to samo, co jest bardzo dobrze znane w Polsce. Jednak ten rok 1940 oczywiście, że już Łotwa została włączona w sferę wojny światowej już od jesieni 1939. Nasza wspólna historia znowu, pakt Ribbentrop-Molotow podzielił kraje bałtyckie i polskie, zresztą także Rumunię, między dwoma mocarstwami totalitarnymi. I na Łotwie, zresztą Łotwa, Estonia, Litwa podpisuje umowę, jest zmuszona podpisać umowę o współpracy ze Związkiem Sowieckim, przepraszam, po ucieczce polskiej lodzi podwodnej z Tallina i oskarżeniach strony sowieckiej o współpracy z wrogami, to znaczy z Polską, państw bałtyckich. Państwa bałtyckie podpisały taką umowę, jednak oczywiście w tym momencie rozmowy o neutralności państw bałtyckich są na pewno przesadzone. To już była neutralność tylko na słowach. Jednak zachowano niepodległość. Nie możemy mówić o całkowitym poddaniu się Związkowi Radzieckiemu, o czym zresztą świadczy taki wymowny moment, jak internowania polskich żołnierzy. Także na Łotwie 1500-1600 polskich, dokładnie 1562 osoby internowane. I pomoc państwa łotewskiego tym żołnierzom, także kiedy wyjeżdżano do Szwecji i później dalej na zachód, do Francji, do Wojska Polskiego we Francji. Związek Radziecki zażądał, Związek Sowiecki zażądał zaprzestania takiej działalności. Ministerstwo Spraw MSZ Łotwy odpowiedział, że przecież Związek Sowiecki nie znajduje się w stanie wojny z Polską. Wobec tego nie rozumiemy, dlaczego nie możemy pozwolić wyjeżdżać Polakom tam, gdzie chcą. Tak? No to oczywiście, że jest takie trochę taka
wymowna rzecz, ale też już koniec naszej niepodległości. Wiadomo, że w 1940 roku w czerwcu, kiedy ginie Francja, giną także państwa bałtyckie pod presją, pod ultimatum, że musicie się utworzyć taki rząd. Jest wojna, toczy się wojna, musicie utworzyć taki rząd, który nam się będzie współpracował ze Związkiem Sowieckim. Wtedy zostaniecie krajem niepodległym. Jeśli nie, atakujemy, likwidujemy państwo, likwidujemy naród, niszczymy, giną ludzie, setki tysięcy ludzi i tak dalej. Nasz rząd, tak samo jak rząd Litwy i Estonii, się poddał, wierząc w te słowa największego kłamcy chyba całej Europy i Azji tego okresu, Stalina. I oczywiście, że potem była już przymusowa aneksja na początku sierpnia. Dalej była sowietyzacja. Granice pozostały tak samo jak zresztą w Polsce, w tych okręgach dołączonych do Związku Sowieckiego. Granice pozostały bardzo dobrze szerzone i natomiast na Łotwie, w pozostałych krajach bałtyckich przeprowadzono okropną sowietyzację. Powiem to dlatego, że okropną, dlatego, że właśnie pod względem represji. Represji, które po prostu utworzyły sytuację, że w świadomości narodowej Łotyszów przede wszystkim, ale nie tylko, wróg historyczny albo Niemcy, którzy zawsze takim wrogiem byli pojmowani, się zmienił na Sowietów. W ciągu jednego roku. Rok straszny. Straszny rok to jest w cudzysłowie, ale naprawdę straszny był pod względem represji. Powiem teraz kilka słów o Polakach. Jak to wyglądało i spróbuję na tym przykładzie Polaków, tych 60 tysięcy albo 3% ludności Polaków, pokazać, jak to wyglądało, jakie były nadzieje, na co w ogóle, o czym w ogóle myślał naród i w ogóle jaka była sytuacja. Zresztą rozpocznę od cytatu dyrektora Polskiego Teatru Ficnera Jarskiego. W lipcu na zebraniu Polskiego Teatru mówił tak: sowiecki teatr to najlepszy teatr w świecie. I od następnego sezonu, jasne, że nigdy się nie rozpoczął następny sezon, Teatr Polski zapozna widza z nieocenionymi wartościami sowieckiej sztuki teatralnej. I będziemy mówić, kontynuuję cytat, będziemy mówić, pokazywać wielkiego wodza wszystkich narodów pracujących, to znaczy Stalina i tak dalej, i tak dalej. Wymowne, bo po dwóch tygodniach Ficner Jarski zostanie aresztowany i rozstrzelany prędce, tak? Dalej, oczywiście, że podobnie władze Związku Polaków na Łotwie usiłowało nawet brać udział w wyborach tak zwanych. Wybory były na podobieństwo tego, co się działo w Białymstoku w 1939 roku. Wybory, tak zwane wybory do zebrania na ludowe zgromadzenie. No właśnie, no tylko, że tutaj była mowa o Sejmie, niby Łotwy, to samo w Estonii i w Litwie, w którym była jedna lista wyborcza, to znaczy lista złożona w poselstwie sowieckim i ludzie byli zmuszani tam iść. Polska gazeta Nasze Życie pisała, cytuję, brak pieczątki w paszporcie o udziale w wyborach będzie świadczył, że jesteś wrogiem ludu. Jest to bardzo wymowne i ludzie po prostu pędzono do tych urn wyborczych i przegłosowało 99% oczywiście za jedyną listę, które od razu potem wybrani oświadczyli, że naszym marzeniem jest dołączenie do Związku Radzieckiego, wobec tego będziemy prosić o pozwolenie nam dołączyć do tego ojczyzny, do tego raju wszystkich robotników, tak? No, więc jasne, że w rzeczy samej większość świadomych Polaków, bo było także wielu nieświadomych, było wiele na Łotwie także tutejszych, tak? Znana kategoria w historii Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy możliwe, także u nas też to jest i dotyczy to w dużym stopniu także Polaków. Natomiast jasne, że większa część świadomej
polskiej inteligencji szczególnie z obawą i strachem oglądała na to, co się dzieje. Wiadomo było, co się stało z Polską. Zresztą były także wyjątki i tutaj wymienię jeden wyjątek, który jest bardzo ważny z punktu widzenia Polaków, a i Instytutu Pamięci Narodowej także i udowodni Państwu, jaka jest ta więź, na ile jest ta więź zapomniana między nami, także pod względem zdrajców, tak powiem tak. Jeden były skaut, przepraszam, harcerz, działał w ramach skautingu litewskiego, wobec tego pomyliłem te nazwy, ale jeden skaut miał nazwisko i imię Józef Urbanowicz. Józef Urbanowicz był chyba jednym z najczarniejszych generałów później PRL-u, tak? Wiadomo. On został sekretarzem partii komunistycznej jednej z fabryk w Rydze. Później oczywiście walczył w Związku Sowieckim i po II wojnie światowej był właśnie tym generałem politycznym armii, wojska PRL-u, tak? No jasne, że jednak większość pojmowała te zmiany z obawą. Przemiany organizacyjne struktur polskich. Powiem tak, że pierwsze zostały zamknięte polskie organizacje burżuazyjne w składzie lotewskich organizacji. Zresztą oddziały harcerów w składzie lotewskiego skautingu działało w skautingu 3000 osób na ten moment w polskich oddziałach, bardzo aktywno, tak? I dziewczyny, i chłopcy. Oczywiście, że korporacje studenckie, nazwy są bardzo wymowne, Plateria i Fraternitas Sarmatica. W sumie około 12-15 organizacji polskich zostało po prostu zamknięte. Dodam, to są wszystkie organizacje narodowe zostały zamknięte. Nie powinno być w Związku Sowieckim żadnych organizacji burżuazyjnych. Sama partia i oczywiście, że związki zawodowe tak zwane, tak i tak dalej. Nie było więcej organizacji politycznych, żadnych organizacji polskich. Szkolnictwo przez jakiś czas trwało. W pierwszym momencie latem 1940 roku odnowiono coś tam. Niektóre szkoły zamknięte podczas reżimu autorytarnego, ale jak się przyznaje wspomnieniach, oni się mówią, że jasne, że to była taka rusyfikacja, polityzacja tych szkół, sowietyzacja, że też trudno nazwać polskimi szkołami. Okej, i teraz dochodzę do tych represji, wkrótce będę mówił. Stosunek do Polaków był szczególnie nieprzychylny. A jasne, że to wynikało właśnie z tej sytuacji historycznej. Polska, likwidacja Polski niepodległej i tak dalej. Natomiast oczywiście, że na Łotwie także już w nocy 6-7 sierpnia 1940 roku, dwa dni po aneksji do Związku Sowieckiego, areszty centralnych władz Związku Polaków na Łotwie. Powiem tak. Prezes Włodzimierz Ignatowicz, prezes oddziału ryskiego Napoleon Liberis. Zresztą Napoleon Liberis w powiązaniu do tytułu naszej konferencji jest wymownym świadectwem tego, że znowu jesteśmy powiązani, bo w lagrach po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej udało mu się udowodnić, że jest obywatelem polskim. I w taki sposób się wydostał stamtąd, ale jedyny chyba on, tak? Do lotewskich Polaków to nie dotyczyło w żaden sposób. On po prostu wykorzystał chaos charakterystyczny dla tego systemu gulagu, brak wiedzy i inteligencji. No to jest samo po sobie, ale wykorzystał to i uwolnił się, ale został aresztowany jako jeden z pierwszych. I dalej prezes Towarzystwa Studentów Polskich, Romuald Hryniewicz, administrator Teatru Polskiego, Aleksander Matolonis, współpracownik gazety Nasze Życie, Erik Talat-Kilpsch i tak dalej, i tak dalej. Zresztą także Stanisław Fitznar-Jarski, który mówił o Stalinie przed tym, tak, którego wspomniałem. A Fitznar-Jarski zarzucano mu, że w 1920 roku walczył w Wojsku Polskim także. No, listopad 1940 roku. NKWD wykryło grupę podziemną polską w Daugavpils. Dyneburg były, tak? Daugavpils, drugie miasto dzisiaj. Wielu Polaków od lata 1940 roku kontakt z rządem, jeszcze nie w Londynie, na uchodźstwie. Informacje o Armii Czerwonej przekazywane temu rządowi. Planowano dywersje na kolejach lotewskich, aby przeszkodzić transportów
transportem materiałów wojennych ze Związku Sowieckiego do Niemiec. Byli oczywiście w tej grupie pedagodzy, działacze społeczni, Helena Henrich, Wanda Tomaszewicz, Wacław Bałżyk, Michał Szafdyn, Władimir Jakubowski, Franciszek Czechowicz, Mirosław Giedroyć, Juracho i tak dalej. Nie będę tu wymieniał więcej tych nazwisk, powiem tylko tyle, że to są nazwiska, które same po sobie świadczą, że ta przestrzeń Litwa, Wschód, Kresy i tak dalej jest wspólna, bo tutaj nazwiska Giedroyć, Juracho i tak dalej, oni są wspólne dla całego regionu, tak? Natomiast zresztą ten Giedroyć, Mirosław Giedroyć, Juracho latem 1940 roku miał na tyle śmiałości, że zrzucano mu później to, oskarżono na spotkaniu w fabryce, na zebraniu, na którym przyszedł jakiś major sowiecki, powiedział, że ten mówił, że wszyscy na nas tu czekają i się cieszą z naszego przybycia. Powiedział, że nikt nas nie czekał ani w Polsce, ani u nas. No to mu później oczywiście rozstrzelano za to także. Styczeń 1941 rok, dalsze aresty Polaków, nauczyciel gimnazjum w Dyneburgu, Piotr Dauksztę, marzec 1941, Bolesław Golubic, członek Centralnego Zarządu Związku Polaków. Dyneburg w tym samym momencie, wiosną 1941 roku, ulotki w języku polskim, cytuję, kiedy Niemcy napadły na nas, znaczy na Polskę, Związek Sowiecki uderzył w Polsce nożem w plecy. Gdybym tego się nie stało, Polska by nadal się trzymała. Precz ze Związkiem Sowieckim, niech żyje Narodowa Polska. To jest u nas, ulotki, tak? Dalej, oczywiście, że tydzień przed rozpoczęciem wojny, największa deportacja przedwojenna z terenów krajów bałtyckich, i tutaj deportowano w sumie około 20 tysięcy osób, około 2% z nich Polacy, to znaczy 200 osób mniej więcej Polacy i ogółu deportowanych. Widzimy tutaj wybitnych działaczy polskich, widzimy tutaj oczywiście, że Polaków, chłopów zamożnych, Witold Miszmiszyn, masa, nauczyciel Maria Kello, oskarżono wszystkich o działalność, tak, cytuję, faszystowskich organizacjach polskich, współpracę z wywiadem faszystowskim Polski, wywiadem faszystowskim Łotwy, no i tak dalej. Tutaj zresztą kolega z Rosji bardzo dobrze wymieniał, też u nas one w taki sam sposób działają. Oczywiście wszystko w ramach 58 artykułu, to tak samo umówiono tutaj już. 58 oskarżono ich o zdradę ojczyzny. Jakiej ojczyzny? Niepodległej Łotwie, niepodległej Polsce, jaka ojczyzna? Zdradzono, nie? No jasne, że oprócz tego oczywiście, że wielka część mężczyzn w tej deportowaniu byli do obozów koncentracyjnych w Syberii, natomiast dzieci, kobiety przeważnie, nie wszystkie, niektórych kobiet też aresztowano, natomiast pozostali do tak zwanego przesiedlenia administracyjnego, co też oznaczało bardzo często śmierć w tym okresie, szczególnie wojny. Natomiast jasne, że oprócz tego aresztowano także szereg wybitnych Polaków działających w instytucjach łotewskich. W armii łotewskiej Polacy narodowości polskie ludzie, osoby, oficerowie i policji i tak dalej. Zresztą wymienię kilka tylko nazwisk. Kapitan Brygady Ochrony Granicy Piotr Gajdamowicz, Polak. W 1918-21 roku walczył w Armii Polskiej, oficer, jako oficer. Wrócił do Łotwy, został oficerem Brygady Ochrony Granicy i zajmował się właśnie wywiadem, jasne, dlaczego go rozstrzelano w marcu 1941 roku na takim punkcie letniskowym NKWD przy Rydze, na takim budynku letniskowym. Zrobili tam miejsce zmordowania ludzi, tak? I oczywiście, że kiedy Niemcy przyszli do Łotwy, go odkopano i razem z innymi pokazywano, jak to wygląda. Policja, no, taki Michał Karpinicz, policjant, później jeszcze karykaturzysta, który bardzo, jeden z największych słynnych karykaturzystów w ogóle politycznych na Łotwie, Cywiński, wszyscy zostali rozstrzelani. Już po rozpoczęciu się wojny, od 22 czerwca 1941 roku, nowa fala aresztowań i morderstwa, i mordów. No tutaj
tylko niektóre. 23 czerwca, Dyneburg, członek podziemnej polskiej grupy nacjonalistycznej Konstanty Zeberg, nauczyciel Michał Poszkowski, Bolesław Leonowicz. 24 czerwca, był redaktor gazety Dzwon, Benedykt Juchniewicz. Wszyscy zginęli, wszyscy zostali rozstrzelani. Morderstwa. Ksiądz Polak, obywatel Francji, Tabore. 5 chłopów Polaków i 5 chłopów Łotyszów w gminie Demeńskiej, po prostu zamordowanych. Tylko dlatego, że po prostu coś się nie podobało komuś. Oddzielną grupę zresztą w tych represjach stanowią także... Jeszcze mam 5 minut, tak? Przepraszam, okej. Dobrze. O Jezu, dobrze. Oddzielna grupa stanowią internowanie. Jasne, że po okupacji kraju, mojego kraju, ich los był przesądzony. W tym momencie już nie znajdowali się w obozach dla internowanych. Byli wypuszczeni z obozów na prace rolnicze, do znajomych i tak dalej. Wśród nich było 180 oficerów, pozostali żołnierze zwykli. A natomiast jasne, że Sowieci zarządzili od razu ich koncentrację z powrotem do obozów. Zrobiono to w sierpniu, przekazano całą tą grupę NKWD, Maklarski. Zresztą to nazwisko jest w powiązaniu z Katynią właśnie powiązane. Wywieziono ich do tych samych zresztą baraków, gdzie były przed tym w Katyniu, jeńcy, którzy zamordowano. I tutaj zresztą przetrwali. Przetrwali w taki sposób, że już nie mordowano ich więcej. Natomiast jasne, że jest jeden rozkaz, nie wiem, czy Państwo zauważyliście. Jeden z powodów zbrodni katyńskiej jest powiązany także z krajami bałtyckimi. A w kwietniu mówiło się tak, że musimy oswobodzić te miejsca dla jeńców. Opróżnić miejsce w barakach tych dla jeńców państw bałtyckich, 60 tysięcy mniej więcej, tak? Przewidziano, że będzie sprzeciw. Dalej jasne, że jest jeszcze w tej grupie było 12 oficerów, o których NKWD dbało szczególnie. To znaczy aresztowano 12 starszych oficerów pod przewodnictwem podpułkownika Edwarda Perkowicza, później generał zresztą był na zachodzie. I ich sądzono w Rydze i im różne wyroki sądowe za szpiegostwo. I oczywiście, że wywieziono ich do więzień w tym w Związku Sowieckim, oni też przetrwali. Oni przetrwali, Edward Perkowicz później trafiał do Andersa, tak samo jak pozostale. Kilkoro Polaków zostało aresztowanych, łotewskich Polaków, za pomoc internowanym. Za pomoc internowanym żołnierzom polskim, za pomoc także w ucieczkach, organizacja ucieczek na zachód, do Szwecji konkretnie, przez morze. To też wymowne. No i teraz już dochodząc do takiego dłuższego podsumowania tego, co mówię. Polacy na Łotwie, po Łotyszach, na pewno stanowią drugą grupę według intensywności represji sowieckich w tym okresie roku strasznego. Jak to się nazywano u nas w narodzie, tak? Przez lud, przepraszam. Drugą, według intensywności. Wymienione fakty przeze mnie dzisiaj wkrótce dotyczące Polaków jako przykład represji Sowietów na Łotwie w ogóle wyraźnie świadczą, że Łotwa naprawdę, to co mówiłem na początku swojego wykładu, to jest ta zapomniana strona także w historii polskiej. Zapomniana strona także w historii polskiej, która może wiele wam powiedzieć nowego. Nieznanego, zapomnianego, albo w ogóle nigdy nieznanego, tak? Zapomniana także przez historyków i społeczność polską. Zresztą świadczą także wyraźnie o tym także dalsze losy historii Polaków na Łotwie, które ukazują skomplikowaną historię tej Łotwy w ogóle. Podczas okupacji niemieckiej na Łotwie stosunek Niemców do Polaków w powiązaniu z tym, co tutaj dzisiaj i wczoraj słyszymy, jest szczególny. Nie pozwalano zresztą na odnawianie polskich szkół. Zamiast tego tworzono białoruskie szkoły. To nic, że Białorusini pisali później, że nie mamy w ogóle nauczycieli, którzy nie rozumieją po białorusku, wszyscy mówią po polsku. Ale tak było. Do dokumentacji wprowadzono kryptonim P, Polen. Pierwszą literę P, Polen.
Co oznaczało, że który wyjaśniał poszczególne stosunki władz do Polaków właśnie, tak? Zresztą między innym w 1943 roku, kiedy ogłoszono przymusową mobilizację do tak zwanego Legionu Łotewskiego, osoby z taką literą w dokumentach jej nie podlegały oficjalnie. Zamiast były wysyłane do pracy do Niemiec. Do pracy do Niemiec. Jednak dopuszczono wyjątek, nawet w rozkazie. Jeśli Polak wyrażał chęć wejścia do tego Legionu ochotniczo, pozwolono mu na to. Jest to jeszcze jedna bardzo skomplikowana strona. Powiem tak, nie będę tu tłumaczył dlaczego, tylko powiem, że wielu Polaków to zrobiło. Właśnie z powodu nienawiści do Sowietów, z powodu tego roku 1940-1941. Jeszcze oprócz tego wielu trafiło do tego Legionu z drugiego powodu. W roku 1935 ewidencja ludności, kiedy było wygodniej powiedzieć, że nie jesteś Polakiem, jesteś Lotyszem, wielu to zrobiło. Albo nawet przez władzę. W niektórych gminach takich z Polakami lekko fałszowano wybory i mówiono, że to są Lotysze. Wobec tego on miał zapisane, że on jest Lotysz. I wobec tego nie mógł nawet w tym 1943 roku powiedzieć, że przepraszam Państwo, jestem P, tak? Nikt go nie słuchał. Trafili do tego Legionu i walczyli z Sowietami na froncie. Dalej, jednocześnie na Łotwie działał zresztą wywiad. Wywiad Armii Krajowej. Tutaj widzimy także wachlarz, operacja wachlarz na całym wschodzie, na Kresach, także miała miejsce na Łotwie. Także z udziałem miejscowych Polaków. Zresztą wszystko, co zrobił wachlarz, detonacje na kolejach i tak dalej, później sobie przypisywała partyzantka sowiecka, bolszewicka w taki sposób. Zresztą po wojnie Polacy na Łotwie podlegali tym samym procesom, które miały miejsce w ogóle. Kiedyś mówiłem swoim kolegom z Polski, że bylibyśmy szczęśliwi, gdyby mielibyśmy, wiem, że teraz powiem taką rzecz, która będzie dla was brzmiała dziwnie, tak, bardzo dobrze, 5 minut zdążę, będzie dla was brzmiała dziwnie, a to, że moim marzeniem jako dziecko w latach 70-tych, 80-tych w szkole marzyłem o wolnej Łotwie, a wolnej, żeby Łotwa była w takiej samej sytuacji jak Polska, z swoim sztandarem, swoimi kolorami, swoim hymnem, bez Rosjan, przepraszam, olbrzymie ilości, tak? I to było moim marzeniem. Niech będzie socjalistyczne, ale swoje, nie? Wiem, jaki jest wasz stosunek do PRL-u, ale proszę zrozumieć tak po prostu nas, tak? I pomyśleć, że u nas było wiele gorzej, tak? No właśnie. I w tym momencie, po tej II wojnie światowej, także przez pryzmat Polaków widzimy to samo, o czym mówię cały czas. Widzimy zresztą nawet udział Polaków w ruchu partyzanckim łotewskim. To znaczy, jeden oddział był czysto polski, tak? Polski oddział, Odnowiona Polska, koło Dyneburga do 1946 roku, ale Polacy także w ruchu partyzanckim łotewskim, i to jest tak wymowne, na przykład pseudonim Poniatowski, trzech braci pochodzących z rodziny łotewsko-polskiej, trzech braci i ojciec, tak? Poniatowski, pseudonim. Ale największym takim zaskoczeniem dla mnie jest urodzony w 1921 roku na Brasławszczyźnie w Polsce Stanisław Zawadzki. Stanisław Zawadzki miał w 1944 roku 23 lata, był robotnik rolny i on wstąpił do tych oddziałów, bo nie chciał walczyć, bo mobilizacja do Armii Czerwonej. Poszedł do lasu i od 1944 roku jest w lesie, w 1948 roku, kiedy zginął w walce dowódca oddziału, on zostaje dowódcą tego oddziału i od tego czasu jeden z największych oddziałów łotewskich nosi kryptonim Pan. To jest jego kryptonim, pseudonim Pan. To znaczy określano ten oddział jako oddział Pana. Tak? I ten Pan dotrwał i razem jeszcze z dwoma partyzantami do 1956 roku. W 1956 roku sprowadzono do odwilż, tak, i sprowadzono z Polski, z PRL-u, przez władzę do Łotwy jego matkę. I matce poproszono po prostu gwarancję nietykalności, powrotu do Polski i tak dalej. I naprawdę matka osiągnęła to, że wyszedł z tego lasu, uwierzył, razem ze swoimi łotewskimi kolegami.
Lotyszów aresztowano po 2 latach, ale wygląda, że Zawadzki naprawdę spełniono mu to obietnicę i wyjechał do Lodzi. Mieszkał tutaj w Lodzi na ulicy Sosnowej 13. Nie wiem, na razie jest nieznane, co się z nim stało dalej, ale jeszcze przed 90 rokiem miał 70 lat. Na pewno dzisiaj już nie żyje, ale ten bohater narodu lutewskiego tutaj gdzieś był, tak? Może mi się uda za pomocą przyjaciół jakoś to wyjaśnić. No więc rozumiem, że jestem już na tak. Jest to symboliczne. A zresztą tak samo jak udział Polaków w ogóle w historii lotu jest symbolicznym, świadczący o tym, że mamy więcej wspólnego niż wiemy. I jedna z tych stron dzisiaj trochę wyświetliłem. Robiłem to w popularny sposób, przepraszam. Nie tylko dlatego, że jest tu wielu uczniów, ale także dlatego, żeby być więcej zrozumiałym powodu tego, że jak mówiłem, historia Łotwy nie jest tak dobrze znana u was, tak? Natomiast obiecam, że w publikacji będzie to wszystko więcej naukowo i głębiej. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu profesorowi za interesujące wystąpienie. Myślę tym bardziej ciekawe, że zawierające mnóstwo wątków polskich. Jako ostatni głos zabierze w tej części naszej konferencji dr Dariusz Rogut, od 2017 roku dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, również wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie przez wiele lat, związany z piotrkowską filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoje zainteresowania dr Rogut przede wszystkim łączy z losami Polaków w sowieckich łagrach, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej, początkami władzy komunistycznej w Polsce, działalnością młodzieżowych organizacji antykomunistycznych oraz historią lokalną, między innymi Bełchatowa. Panie dyrektorze, prosimy o wygłoszenie referatu. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym tylko dodać do tego, co powiedział pan profesor Jakobson, że mówisz bardzo dobrze po polsku, to po pierwsze, z akcentem wschodnim, chyba się zgodzicie państwo ze mną. Natomiast kiedy ja jadę do Rosji i próbuję mówić po rosyjsku, to mówią wszyscy, że mam akcent łotewski, łatysz. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale tak chyba jest. Też z akcentem nie walczę, bo i tak nie będę go miał nigdy. Proszę państwa, ja chciałbym przedstawić losy kilku oficerów Wojska Polskiego, którzy byli aresztowani przez NKWD w Wilnie w latach 1940-41. Tytuł mojego referatu brzmi Lex Retro Non Agit, a sowiecka rzeczywistość prawna. Wyroki Kolegium Specjalnego NKWD wobec oficerów Wojska Polskiego aresztowanych w Wilnie w 1940-41 roku. Pan profesor Kalbarczyk mówił o instytucjach. Profesor Rypiniecki, Zacharczenko mówili również o ustawodawstwie, które dotyczyło tych represji. A ja chciałbym właśnie przedstawić taką egzemplifikację losów kilku ludzi, którzy zostali poddani temu represyjnemu prawu i którzy w ewidentny sposób byli ofiarami tego zbrodniczego systemu w oparciu o tak zwane prawo sowieckie. Jak doskonale wiemy, może dodam do prezentacji tutaj, która jest za mną, ona tutaj przedstawia poszczególne etapy tak naprawdę tych represji na Wileńszczyźnie, a więc mamy wejście wojsk sowieckich i pierwszą okupację i tutaj mamy kilkanaście dokumentów z teczek śledczych oficerów Polski, którzy byli aresztowani przez grupy operacyjne NKWD i potem skazani już przez na mocy wyroków Kolegium Specjalnego NKWD, o czym mówił też pan profesor Kalbarczyk. Wejście wojsk sowieckich czy do Wilna, jak doskonale państwo pamiętacie, odbyło się po tej agresji 17 września. Wilno broniło się tylko jeden dzień, tak naprawdę 18 września 1939 roku. 19 września już Sowieci opanowali całkowicie miasto.
I co nie jest dziwne, zresztą to jest analogiczne do tego, co powiedział profesor Jakobsons na Łotwie, rozpoczęły się represje wobec narodu polskiego. Standardowo bym powiedział, tak jak okupant niemiecki, tak jak okupant sowiecki rozpoczęli masowe aresztowania przede wszystkim wśród inteligencji polskiej. To jest analogiczne tak naprawdę we wszystkich krajach okupowanych. W Wilnie również miało to miejsce. NKWD rozpoczęło aresztowanie elity miasta, można powiedzieć. Był aresztowany prezydent Wilna, wiceprezydent Wilna, bardzo duże grono profesorów Uniwersytetu Wileńskiego. Również, co jest też ciekawostką, dwaj bracia Józefa Piłsudskiego byli aresztowani, potem deportowani na Syberię. Ale oczywiście, proszę Państwa, działalność NKWD podczas pierwszej okupacji sowieckiej, a więc od września do października 1939 roku, była stosunkowo, w porównaniu do późniejszych okresów oczywiście, stosunkowo słaba, dlatego że no, ten okres był dość krótki. Prawdopodobnie według takich szacunkowych danych przez te kilka miesięcy, a w sumie tak naprawdę wrzesień, październik, tak, kiedy potem miasto zostało przekazane Litwinom, aresztowano kilkuset Polaków. Trudno jest powiedzieć nawet ilu. Oni oczywiście byli aresztowani jako podejrzani o bycie tym niebezpiecznym elementem społecznym, tak zwany socjalna apasty element, i tylko za to, że na przykład właśnie mieli pochodzenie społeczne, inne wykształcenie, oczywiście pełnili funkcje jakieś polityczne czy administracyjne, w Wilnie byli aresztowani. Ale ta krótka, bo w sumie 40-dniowa okupacja Wilna miała również konsekwencje dotyczące funkcjonowania miasta, ponieważ Sowieci rozgrabili Wilno w pierwszym tym okresie. Rozpoczęły się masowe wywózki różnych przedsiębiorstw. Po prostu był pospolity rabunek. Wywożono, moi drodzy, również nawet tory tramwajowe, szyny tramwajowe, same tramwaje oczywiście, a nawet zbiorniki na wodę. Ja już nie mówię oczywiście o bibliotekach, które były zniszczone i wywiezione na wschód, o zasobach archiwalnych Archiwum Państwowego w Wilnie, które też znalazło się na wschodzie, a więc była to pełna grabież dorobku kulturowego narodu polskiego. I od 10 października 1939 roku rozpoczęło się przejęcie Wilna przez Republikę Litewską na mocy tego traktatu podpisanego z Sowietami, ale jak wiecie, ten proces nie trwał długo. Oczywiście nastąpiła lituanizacja tego miasta, zmiana ulic, zamykanie polskich szkół, represje też przez litewską policję, Saugumę, ale po aneksji Wilna i Litwy przez Sowietów 15 czerwca 1940 roku rozpoczął się oczywiście drugi okres okupacji sowieckiej i wzmożony proces represyjny wobec Polaków. W tym czasie oczywiście już były struktury powstałej polskiej konspiracji. Natomiast dodam, nie mówiąc o tej konspiracji, bo to nie jest tematem mojego wystąpienia, dodam oczywiście, że te początki konspiracji w Wilnie no, były dość nieprofesjonalne, można rzec. I dzięki niestety pewnemu takiej nonszalancji również naszych oficerów Wojska Polskiego dochodziło do penetracji podziemia przez NKWD, do wprowadzania tam konfidentów, agentów, oczywiście też Polaków, żeby była jasność, którzy przeszli na służbę aparatu sowieckiego, i dlatego było bardzo dużo wsyp. Natomiast ja, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o oficerach Wojska Polskiego, którzy nawet nie zdążyli wstąpić do konspiracji, ponieważ byli prewencyjnie aresztowani. Dla mnie na podstawie właśnie kuriozalnego ustawodawstwa sowieckiego. Oczywiście na podstawie artykułu 58, ale paragraf 13. Paragraf 13 to był artykuł historyczny, można rzec. Po części o tym mówił też profesor Kalbarczyk. Ja zaraz do niego wrócę, ale dodam tylko, iż te aresztowania, które miały miejsce w Wilnie, dokonywane przez grupy operacyjne NKWD,
niekoniecznie odbywały się oczywiście zgodnie nawet z sowieckim prawem, o czym mówiliśmy tutaj już wcześniej, ponieważ aresztowany nie musiał otrzymać nakazu aresztowania. Wystarczył donos, jakaś informacja do NKWD. Ten nakaz wręczano zazwyczaj później i wtedy, kiedy już ten podejrzany znalazł się w rękach NKWD, rozpoczął się oczywiście proces przesłuchiwań. Nie trudno sobie wyobrazić, jak on wygląda, proszę Państwa, relacje późniejszych żołnierzy i oficerów armii generała Andersa, a więc tych, którzy byli skazani, a potem udało im się uciec de facto z Rosji sowieckiej, dość jasno charakteryzują cały ten moment w ich życiu. Oczywiście były stosowane tortury podczas tych przesłuchań, co jest rzeczą, mówię, niestety oczywistą, chociaż to było złamanie prawa sowieckiego, żeby była jasność, bo oficjalnie nie można było torturować fizycznie przesłuchiwanych. Natomiast oczywiście zazwyczaj, moi drodzy Państwo, wybijano zęby, łamano żebra, kopano, bito, to nie było niczym nadzwyczajnym. Natomiast w drastyczniejszych sytuacjach był to tak naprawdę już moment, kiedy wyprowadzano więźnia na plac, czy przepraszam, do piwnicy i tam odbywała się oczywiście taka no, mistyfikacja w postaci egzekucji, czy strzelano do niego, czy go zastraszono pistoletem, tak? Najważniejsze dla oficera śledczego było to, aby mając podejrzanego, doprowadzić do tego, żeby on przyznał się do winy. Jeśli on się przyznał do winy jako oskarżony, tak naprawdę proces śledczy się zakończył. Wówczas dokumenty przekazywano właśnie do sądu, bądź jak profesor Kalabarczyk wspominał, do kolegium specjalnego NKWD w Moskwie, który był organem administracyjnym, wydawał właśnie wyroki zaocznie. I to też nie trudno sobie wyobrazić, te wyroki wydawano jakby w sposób maszynowy, to trzeba podkreślić. Ponieważ tych spraw było bardzo dużo, to kolegium musiało pracować bardzo intensywnie. I nie będzie dużym, wydaje mi się, błędem, że większość tych spraw nawet nie była czytana przez te osoby, które były w tym kolegium specjalnym. I zakładając, że nie można było skazywać już właśnie na podstawie paragrafu 13 na karę śmierci, to można było stosować najwyższy wyrok kary przewidziany w tym paragrafie, a więc od 5 bądź 8 lat pozbawienia wolności. I to czyniono. Co jest jeszcze, proszę Państwa, ważne, to oczywiście ten terror psychiczny, myślę, że był niezmiernie ważny dla wymuszania tych zeznań i przyznania się do winy. I to oczywiście powodowało to, iż większość ludzi nie wytrzymywała tego procesu śledztwa i podpisywała zeznania. Ja w tych kilkunastu przypadkach, które zdążyłem przejrzeć, a dodam tylko, że te dokumenty znajdują się w oryginałach w Lietuvos Upantigacji z Archiwas, to jest w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie, a część, fragmenty, kopii tych teczek śledczych, które Państwo macie z tyłu, to znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowej. Niestety tu jest problem, że to, co kiedyś Polacy, na marginesie tylko dodam, skopiowali w latach 90. właśnie w Wilnie, no nie oddaje jakby stanu faktycznego tych materiałów, ponieważ zazwyczaj teczka śledcza ma około 70-50 kart, natomiast to, co jest w Rembertowie, zawiera od 5 do 7 kart, a więc de facto są to sygnalne materiały mówiące o tym, że my mamy takiego człowieka u siebie, który był skazany, a de facto trzeba jechać do Wilna i pracować intensywnie na miejscu. Co nie znaczy oczywiście, że temat zakończymy badania, ponieważ jeśli on przeżył i dotarł do armii Andersa, to z kolei jego teczka personalna znajduje się z kolei w Londynie, gdzie wówczas możemy prześledzić jego szlak bojowy. Również jeśli ci ludzie wracali do Polski, to te dokumenty, te powojenne z kolei, znajdują się w archiwum, w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Więc jest to dość złożony proces badawczy, ale to już, przepraszam, tak na marginesie. Wracając tutaj do kwestii, proszę Państwa, prześladowań i represji, to
od czerwca do 40 roku, do czerwca 1941 roku grupy operacyjne, czy generalnie NKWD, aresztowało od kilkuset do prawdopodobnie 1500 Polaków podejrzanych o różnego typu przestępstwa, oczywiście w cudzysłowie, wobec państwa sowieckiego. A de facto można było aresztować każdego, chociażby tylko wyłącznie i w oparciu o jakieś podejrzenie, że może popełnić przestępstwo. Albo tak jak wspomniałem, na podstawie tego, że to jest element społecznie niebezpieczny. I o co, proszę państwa, tak naprawdę można było oskarżyć praktycznie każdego Polaka? Jakie to były przestępstwa, czy jaki rodzaj przestępstwa można było mu udowodnić? O czym ja z kolei na kilku przykładach zaraz powiem. Przedwojenna praca społeczna, zawodowa lub polityczna w II Rzeczypospolitej. Pochodzenie społeczne. Udział w szeregach Wojska Polskiego i strukturach paramilitarnych, na przykład w Strzelcu. Krytyka ustroju sowieckiego, Stalina, komunizmu. Zaangażowanie w działalność konspiracyjną. Przekroczenie nowej granicy w 1939 roku. Oczywiście traktowane jako działalność szpiegowską. Chociaż, jak to jest jasne, tej zawierusze wojennej w 1939 roku wielu ludzi pozostało w Polsce tak naprawdę jakby już pod okupacją niemiecką. Próbowało się dostać do Wilna, tam mieli swoje rodziny. No nie sposób było inaczej, jak nielegalnie przekroczyć nową granicę. Ale to traktowano również jako działalność szpiegowską, dywersyjną, bądź nawet sabotaż. Ale proszę państwa, te przykłady, o których powiedziałem, a więc te potencjalne przestępstwa, właśnie dotyczyły artykułu 13, artykułu 58, paragraf 13 sowieckiego kodeksu karnego. Wiem, że w środowisku prawniczym on jest właśnie określany jako paragraf historyczny, ponieważ jak on brzmiał? Przestępstwem była aktywna działalność kontrrewolucyjna lub aktywna walka przeciwko klasie robotniczej i ruchowi rewolucyjnemu w okresie caratu lub na rzecz rządów kontrrewolucyjnych w okresie wojny domowej. I co za to groziło? Oczywiście rozstrzelanie lub ogłoszenie konfiskaty własności i pozbawienie obywatelstwa Republiki Związkowej, a tym samym obywatelstwa sowieckiego. I wydalenie ZSR na zawsze, o czym mówił pan profesor Kalbarczyk, ja się nie mylę. Lub, proszę państwa, jeśli były to okoliczności łagodzące, pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż 3 lata z konfiskatą całości lub części majątku. A więc tak naprawdę za własną przeszłość, za to, co robiło się w 1920, 19, 21 roku, będąc aresztowanym w 1940, więc 20 lat później, można było być pozbawionym wolności i zostać skazanym. Ja, mając jeszcze 15 minut, podam państwu kilka takich przykładów. Jeden nawet zresztą dotyczy Łodzi, o czym ja sam nie wiedziałem, bo kiedy zacząłem badać tą historię, udało mi się trafić na Wilnianina z urodzenia, a z wyboru Łodzianina, o czym zaraz państwu powiem, który miał niesamowicie bogatą historię. Ale jakie to przestępstwa popełniali Polacy wobec Związku Sowieckiego w oparciu właśnie o paragraf 13 sowieckiego kodeksu karnego? 12 lipca 1940 roku funkcjonariusze grupy operacyjnej Wileńskiego Miejskiego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego aresztowali porucznika Kazimierza Dudycza, którego osadzono w więzieniu numer 2. W trakcie intensywnego śledztwa Dudycz ujawnił, iż był przed rozpoczęciem I wojny światowej ewakuowany przez władze carskie z rodziną z Polski na Syberię. Na Syberii tam pracując został powołany do armii generała Kołczaka w 1918 roku i walczył w szeregach armii Kołczaka, a więc był białogwardzistą. Ale oprócz tego, proszę państwa, kiedy biała armia została rozbita, dobrowolnie
co jest zarzutem, pamiętajcie, ja mówię o przestępstwie, które popełnił, dobrowolnie wstąpił w szeregi batalionu szturmowego 5. Dywizji Strzelców Polskich, pułkownika Rumsza, polskiej dywizji w ramach Korpusu Czechosłowackiego. Walczył, proszę Państwa, z czerwonoarmistami pod Krasnojarskiem, w ciężkich walkach, to jest zaznaczone, z Armią Czerwoną, dostał się tam do niewoli i został na mocy traktatu ryskiego z tej niewoli zwolniony. Ale to nie jest jeszcze największe przestępstwo, proszę Państwa. Oczywiście jako oficer, jako nauczyciel, jako urzędnik kolejowy, przepraszam, przeszedł szkołę podchorążych rezerwy, był więc oficerem Wojska Polskiego w rezerwie, ale winą było to też, że został nagrodzony przez państwo polskie 4 medalami. Między innymi medalem pamiątkowym za wojnę 1918-21, za długoletnią służbę, za 10-lecie odzyskanie niepodległości oraz został oznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. I dodatkowo, proszę Państwa, był członkiem bezpartyjnego bloku wspierania rządu od 1931 roku. I w akcie oskarżenia, który sporządził 5 lutego 1941 roku starszy pełnomocnik operacyjny lejtnant Biełow, Dudycz został oskarżony o... Dostał 2 zarzuty. O walkę z władzą sowiecką na Syberii w latach 18-20 w szeregach 5. Dywizji Strzelców i o aktywną działalność polityczną, będąc jednocześnie oficerem rezerwy Wojska Polskiego. I oczywiście to świadczyło o tym, że popełnił przestępstwo z tego artykułu 58 paragraf 13, a do winy w pełni się oskarżony przyznał. Na jego niekorzyść oczywiście świadczyło to, że został doceniony przez państwo polskie, które jak wiemy było faszystowskie. Po zakończeniu śledztwa, ponieważ oskarżony do winy się przyznał, został, proszę Państwa, na posiedzeniu kolegium specjalnego NKWD 1 marca 1941 roku skazany na 5 lat pozbawienia wolności i deportowany do Uzbekistanu. Jeden przypadek. Drugi przypadek, proszę Państwa, 12 lipca, ta sama grupa prawdopodobnie operacyjna, tam była większa akcja prawdopodobnie w Wilnie, NKWD, pułkownik Wojska Polskiego Władysław Drozdowski. Miał również to nieszczęście, że służył jako oficer kapitan w Armii Carskiej. Również, proszę Państwa, ochotniczo wstąpił w Odessie z kolei do 4. Dywizji Strzelców Polskich generała Żeligowskiego, walcząc z bolszewikami w randze majora. Potem, proszę Państwa, w wyniku napaści, agresji bolszewików na Polskę dowodził 3. Dywizjonem Artylerii Ciężkiej w walkach pod Bobrujskiem. Dowodził 3. Pułkiem Artylerii Lekkiej w walkach pod Chełmnem, Włodawą i Brześciem Litewskim. Za szczególną bohaterską postawę w tych walkach został przez państwo polskie oznaczony Krzyżem Walecznych, a generalnie za całą służbę w Wojsku Polskim 2 orderami, 5 medalami. To wszystko wynika, moi drodzy, z akt śledczych. To są protokoły przesłuchań. Oni ujawniali swoje życiorysy, będąc przesłuchiwanym. Ja oczywiście zweryfikowałem to w Centralnym Archiwum Wojskowym. To jest potwierdzone teraz, tak? I proszę Państwa, o co został z kolei pułkownik Drozdowski oskarżony? Oczywiście o służbę w Armii Carskiej, o aktywną walkę z Armią Czerwoną w latach 1919-20 oraz, będąc oficerem zawodowym w Wojsku Polskim, o wychowywanie w latach 1921-1935 podległych mu żołnierzy w duchu nacjonalistyczno-patriotycznym, szowinistycznym i kontrrewolucyjnym. Walka przeciwko bolszewikom i zdradziecka służba dla faszystowskiego rządu byłej Polski, to są oczywiście cytaty, który oznaczył Drozdowskiego medalami, jawiła się przestępstwem z artykułu 58 paragraf 13. I oczywiście oskarżony do winy się w pełni przyznał. Na mocy decyzji Kolegium Specjalnego NKWD Drozdowski jako element społecznie niebezpieczny został skazany na 8 lat pozbawienia wolności i skierowany do poprawczego obozu pracy. Ponieważ nie mam więcej czasu, a mam więcej przykładów, mam jeszcze chyba kilka minut, 7, to ja powiem króciutko o losach właśnie
wilnianina z urodzenia, a łodzianina z wyboru. Podpułkowniku służby weterynaryjnej, naczelniku Wydziału Weterynaryjnego Okręgu Korpusu II w Grodnie, podpułkowniku Stanisławie Dowgialle. On został aresztowany w grudniu 1940 roku, również przez grupę operacyjną NKWD. W procesie śledczym ujawnił swoją oczywiście wojskową przeszłość, ale on, proszę Państwa, został oskarżony o to, iż jako oficer Armii Polskiej wstąpił dobrowolnie do niej w 1918 roku i aktywnie walczył przeciwko Związkowi Sowieckiemu w latach 1919-21. Na tej podstawie, oczywiście oskarżony do winy się przyznał, potwierdził, że służył w Wojsku Polskim, dobrowolnie wstąpił, potwierdził, że za wzorową służbę w Wojsku Polskim został odznaczony przez władze polskie Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. No oczywiście to, że przeszedł na emeryturę, bo to był już starszy człowiek. I na mocy, mocy decyzji kolegium specjalnego z 26 kwietnia 1941 roku został skazany na 5 lat wolności jako element społecznie niebezpieczny. Trafił do worku tłaku, ale dzięki umowie Sikorski-Mański udało mu się dostać do armii generała Andersa. Z tą armią wyszedł oczywiście przez Iran, Irak, Palestynę do Włoch. Tam służył dalej w drugim korpusie. W 1946 roku spotkał się ze swoim bratem rodzonym, który też przeszedł ten sam szlak, i ze swoim synem, który był powstańcem warszawskim. Po powstaniu warszawskim trafił do Flagu i wylądował w Londynie. Tam się raz spotkali na zachodzie. Okazało się, teraz to wiem dziś, że jego syn i on wrócili do Polski w 1946 roku, prawdopodobnie w listopadzie. Zamieszkali właśnie w Łodzi. Nie wiem z jakich powodów na ten moment. Zamieszkali w Łodzi i pułkownik Dowgialle jako wybitny specjalista w zakresie tutaj weterynarii został zastępcą dyrektora jakiegoś pionu, na ten moment nie wiem jakiego, w łódzkich zakładach mięsnych. Tam też pracował jego syn i podpułkownik Dowgialle zmarł w 1964 roku i został pochowany na cmentarzu na ulicy Ogrodowej w Łodzi. Ale już dziś wiem, proszę Państwa, że w 2012 roku przeniesiono jego szczątki do Warszawy na cmentarz Brudnowski. Bo gdyby leżał w Łodzi, byłoby jego zdjęcie w mojej prezentacji. Natomiast już wiem, Panie Naczelniku, już kończę. Konkluzja. Mam tutaj świetny przykład aresztowania porucznika Józefa Dubickiego, oficera rezerwy Wojska Polskiego, nauczyciela szkolnego w szkole podstawowej w miasteczku Kamoje, to jest powiat święciański w województwie wileńskim. Ale dodam tylko, że on został skazany za to, że w latach 37-39 podczas uroczystości święta Konstytucji 3 maja w tym miasteczku wygłaszał przemowy antysowieckie, antybolszewickie, podkreślając, proszę Państwa, wyższy poziom życia w Polsce niż w Związku Sowieckim. I to było uderzenie oczywiście w wizerunek Związku Sowieckiego. I jako Polak katolik, kułak, został, jeszcze przez radio, proszę Państwa, w Wilnie o tym mówił podczas święta państwowego. Byli świadkowie na to, potwierdzili, on też się do winy przyznał, potwierdził, że mówił te słowa i został skazany, ale na podstawie kodeksu karnego białoruskiej SSR, bo święciany tam były w tym momencie włączone w 1939 roku, też został skazany na 8 lat poprawczego obozu pracy. Porucznik Dubicki wyszedł z armii Andersa, słuchajcie, nie wrócił do Polski, został w Stanach Zjednoczonych, był wieloletnim dziennikarzem chicagowskiego Nowego Dziennika i zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1984 roku. To takie jedne, powiedziałbym, trochę bardziej szczęśliwsze losy. Ale kończąc, proszę Państwa, konkluzja, bo mnie naczelnik już tutaj pilnuję bardzo. Proszę Państwa, na Kresach Wschodnich właśnie w latach 1939, wrzesień, w czerwiec 41 NKWD prawdopodobnie aresztowało od 110 do 115 tysięcy Polaków. Te dane, jak wiemy, nie są precyzyjne i oczywiście najwięcej aresztowano w zachodnich obwodach Białorusi, około 62 tysięcy, około 66 na Ukrainie i prawdopodobnie około 2 tysięcy, może troszeczkę więcej, na terytorium Litwy. Sądy cywilne
oraz Trybunałem Wojskowym, ale w tym kolegium specjalne skazywało Polaków, proszę Państwa, za przestępstwa, które popełnili tak naprawdę, będąc obywatelami polskimi w okresie niezawisłości państwa polskiego i tak naprawdę realizując czy spełniając swój obywatelski obowiązek, służąc Wojsku Polskim, podejmując działania społeczne, polityczne czy administracyjne. Za tą pracę, za to poświęcenie, zaangażowanie na rzecz niepodległego państwa polskiego, obca władza skazywała ich na wieloletnie wyroki pobytu w łagrach, a w szczególnych przypadkach, ale to już za działalność kontrrewolucyjną, na karę śmierci. Ilu ich dokładnie było, trudno, tych aresztowanych i represjonowanych, trudno jest powiedzieć. Faktem jest to, proszę Państwa, iż to ustawodawstwo sowieckie, te wyroki były jawnym złamaniem wszelkich praw dotyczących prawa cywilnego i norm prawa międzynarodowego. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Wysłuchaliśmy ostatniego referatu przewidzianego w programie konferencji. Rozpoczynamy teraz dyskusję. Mamy około 45 minut, czyli możemy dyskutować do godziny 15. Poproszę pana dyrektora Dariusza Roguta o poprowadzenie tej części obrad. Już, nie, działa. Proszę Państwa, otwierając dyskusję, prosiłbym serdecznie, abyście Państwo dzielili się swoimi refleksjami, bądź zadawali konkretne pytania i aby te wypowiedzi nie były dłuższe niż kilka minut. Bardzo proszę, pan profesor, dobrze, pan profesor Musiał, czy pan profesor Beren, bardzo proszę. Pytanie, na które zapewne mogą odpowiedzieć wszyscy referenci. Czy były różnice w traktowaniu osób, które dopuściły się w cudzysłowie owych przestępstw z artykułu 58 paragraf 13, czyli przed wrześniem 1939 roku, a tymi, które faktycznie jakąś działalność antysowiecką podjęły po 17 września? Przecież wiemy o konspiracji, która była zakładana pod okupacją sowiecką. Czy przy stosowaniu tych paragrafów jakoś rozróżniano między jedną a drugą grupą? Jeśli mogę króciutko odpowiedzieć. Panie profesorze, oczywiście, tak jak ja wspomniałem wcześniej, ten paragraf 13 dotyczył historii de facto, tak? A więc tego, co oni robili wcześniej. Natomiast tutaj mam ostatnie zdjęcie na tym pokazie właśnie Hipolita Strzałkowskiego, jak się nie mylę, który był skazany, był aresztowany i skazany za działalność kontrrewolucyjną, ponieważ on należał do ZWZ-u i znaleziono przy nim kilka ulotek, ale jego oskarżono oczywiście z artykułu 58, ale paragraf 1, zdrada ojczyzny. Nie pamiętam dokładnie teraz, jaki otrzymał wyrok, chociaż jemu tak naprawdę się udało, bo weszła amnestia. Jego ewakuowano na wschód, kiedy rozpoczęła się wojna z Niemcami. Ale były po prostu inne artykuły do każdego jakby przestępstwa. Jego nie mogli skazać za przeszłość, bo był za młody. No, za liceum go nie skazali, tak? Chociaż może... Mógł za harcerstwo, tak? Ale z tego, co ja pamiętam, a jego teczka jest tylko w Wilnie, to jego skazali konkretnie właśnie z artykułu 58, ale paragraf 1, za działalność kontrrewolucyjną. Powinny być, bo tam groziło rozstrzelanie. Nie było w tym artykule pierwszym w stosunku do artykułu, do paragrafu 13 łagodnego wymiaru kary. Artykuł 13 mówi właśnie, że były okoliczności łagodzące i wówczas właśnie albo mógł być pozbawiony obywatelstwa i wywieziony jakby tak z ZSR, bądź mógł dostać od 3 do 8 lat więzienia. Tam groził KS. I to była ta zasadnicza różnica na pewno. Nie wiem, jak było na Łotwie, czy profesor badał. Podobnie w tym wypadku, tylko że nasza cezura to inna trochę, nie? A jednak chciałem dodać taki przykład, że polska nauczycielka, na przykład Maria Kello, została aresztowana 14
gdzieś tam w styczniu 1941 roku, czy miała 5 lat, wywieziono ją do więzienia chyba w Kirowie i w Kirowie aresztowano, to znaczy, że została oskarżona jeszcze raz za agitację w kamerze antyradziecko-sowiecką, a otrzymała jeszcze raz 25 lat do tego, tak, i zginęła oczywiście. No to też jest, nawet to było na tyle skomplikowane ten system i prymitywny jednocześnie, tak, że nawet coś takiego mogło się stać, tak, to jest po prostu do uzupełnieniem tego. Pan profesor Musiał, Patom, Dada. Ja mam tutaj pytanie do Łotwy, przepraszam. To nie jest tematem, co prawda, tutaj wykładu, ale tak z ciekawości. Czy Sowieci usiłowali na Łotwie rozgrywać mniejszości narodowe przeciwko większości, powiedzmy, czyli powiedzmy, polską mniejszość przeciwko łotewskiej? Na Ukrainie tak robili. Wiemy, po 1944-1945 tworzono oddziały pozorowane z Polaków, którzy później napadali, powiedzmy, tam gdzieś były akcje prowadzone. To wiemy o tym, nie? Ja sam z jednym takim rozmawiałem, że ich werbowano przez NKWD, a później używano ich do ataków na Ukraińców i pozorowano oddziały, żeby po prostu zaogniać stosunki międzyetniczne. I czy była taka próba w stosunku do Polaków łotewskich, tak, w stosunku do Łotyszów? Tak, zrozumiałam pytania. Nie w tym momencie, rok 1941, nie. Na pewno nie, to była całkowita unifikacja, sowietyzacja i rusyfikacja. Pod hasłem wszystkich mniejszości narodowych raczej nie istniały, tak? Bo sytuacja trochę odmienna, bo w Polsce wtedy ten czas była wojna, tak? Natomiast w taki sposób robili Niemcy w 1941-1935 roku, terytorium w ten czas, tak. A kłócono Polaków, Białorusinów, Rosjan, mniejszości narodowej, i Łotyszów oczywiście, tak? Dividat impera, to jest ten zasada łacińska, tak? Rzymska, w taki sposób. Ale... Nie. Chciałbym teraz wrócić do poprzedniej kwestii, poprzedniego pytania i troszeczkę uzupełnić odnośnie tego, czy różniło się w tym zakresie kara w stosunku do tych, którzy byli skazywani na mocy tego, że prawo nie działa wstecz, i po tym, jak już dokonano sowietyzacji i wykonywano jakieś bezpośrednie działania nakierowane na reżim sowiecki. Trzeba tutaj rozumieć przede wszystkim to, że polityka zawsze dominowała. Nie było tutaj z punktu widzenia bolszewickiego sposobu rozpatrywania tych spraw, nie było podstawy prawnej, czyli a priori już skazywano za myśli, za przekonania, za tryb życia, za ten status społeczny zajmowany daną osobą. Dlatego bolszewicy nie rozróżniali tak naprawdę, czy ktoś zrobił dany czyn, czy zrobi, czy nigdy nie zrobi. Po prostu skazywano po to, żeby prewencyjnie likwidować dane zagrożenie, żeby nie stwarzać precedensu, żeby ukrócić te praktyki, żeby izolować takie osoby. Dlatego stalinowskie prawodawstwo, sowieckie prawodawstwo tutaj nie widziało żadnej różnicy w tym zakresie tak naprawdę. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Pan profesor tutaj Berendt, tak? Czy? Okej. Ja może nie tyle mam pytanie, co refleksję. Ja w pełni zgadzam się z podsumowaniem, które usłyszałem z ust pana dyrektora w odniesieniu do bezprawności wyroków sowieckich w czasie pierwszej okupacji. Ale porównuję to, co w tym samym czasie robił drugi okupant niemiecki.
To jednak muszę powiedzieć w ten sposób, że w Sowietach represjonowano Polaków jednak w sposób bardziej cywilizowany od strony formalnej. Pan dyrektor się uśmiecha, bo to jednak były procesy sądowe. Sądy specjalne, sądy cywilne, ale jednak. Natomiast Trzecia Rzesza to były tylko decyzje administracyjne. Przepraszam, to nie jest tak, że kończę. To były decyzje administracyjne. Natomiast jeżeli chodzi o cyfry, to ja chciałem przypomnieć, że polskie ofiary na wschodzie to jest ponad 20 tysięcy osób w ramach szeroko rozumianej zbrodni katyńskiej. Natomiast na zachodzie to jest blisko 20 tysięcy w ramach Intelligence Action. To nie jest duża rozbieżność. Jeżeli chodzi o bezkrwawe ofiary, to jest 500 000 osób pozbawionych dorobku życiowego i wydalonych do generalnej guberni. Natomiast na wschodzie to jest 100 tysięcy osób skazanych na przesiedlenie lub obozy pracy, licząc z rodzinami, bo ja rozumiem, że te deportacje w tym momencie były także z rodzinami, to jest też około, jak sądzę, 500 000 osób. Także tutaj w cyfrach, tak jest moje odczucie, to mniej więcej jest równowaga. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę, to jednak bardzo ułomna, niespełniająca standardów procedura sądowa w moim odczuciu ma jednak wyższość nad procedurą administracyjną stosowaną przez okupanta niemieckiego. Pan profesor chce odpowiedzieć, bo ja się nie zgadzam z tym, od razu panu mówię, ale pan profesor musiał, bardzo proszę. Halo? Ja. Zawsze jest problem z liczbami oczywiście, nie? Bo my wiemy, że na Kresach było jednak mniej Polaków niż na tutaj Polska Centralna i większość, ponad 20 milionów żyło pod niemiecką okupacją 1941 roku. I czyli musimy to wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o efektywność, my musimy zawsze rozumieć, że oczywiście, że tutaj ludność żydowska była całkowicie inaczej traktowana w Niemczech, nie? Przez Niemców. Nie? To jest jednak, musimy to abstrahować, że Niemcy Żydów skazali na zagładę wszystkich. Polaków jednak nie. I tutaj jednak jest zbieżność, jeżeli chodzi o sowiecką, w stosunku do Polaków etnicznych, ja mówię. Zawsze trzeba rozróżniać. Jeżeli chodzi o Niemców i Sowietów, i mogę jedno powiedzieć, Sowieci byli bardziej efektywni w tych działaniach, bardziej uderzali celnie, ale dlatego, że mieli ogromne doświadczenie. Niemcy się dopiero uczyli na tym. Oni zaczęli swoje represje w Niemczech, w Rzeszy, prześladowali ludność żydowską, ale to był 0,4% ludności Rzeszy w tym okresie czasu. A Sowieci, bolszewicy, proszę Państwa, mieli tak sukces, ja mówię w cudzysłowie, przecież i całą warstwę przywódczą rosyjską zmasakrowali, czy pierwszą ofiarą jakby powiedzmy Sowietów bolszewików byli Rosjanie, elity żydowskie rosyjskie. I to jest bardzo istotne. Oni mieli przez ponad 20 lat wypracowany system, w jaki sposób można. I teraz my tu mówimy o tych deportacjach z Poznańskiego na przykład. I to było w tym samym podobnym okresie jak deportacje na Syberię. Jeżeli porównamy teraz, Niemcy niby są wspaniale zorganizowani, to było chaotyczne, źle zorganizowane, a Sowieci przygotowali to stosunkowo w porównaniu do Niemców, mówię 40 rok, mówię, 40-41. Ja to porównywałem. To Niemcy byli, uczyli się dopiero, oni to byli się uczyli. Oni tak szczyt osiągnęli w stosunku do ludności żydowskiej. No to już byli mieli opracowane i przeskoczyli Sowietów w jakimś sensie, bo stworzyli komory gazowe i tam mordowali, a bolszewicy na przykład chłopów powiedzmy głodzili. I oczywiście porównywalne są liczby, jeżeli ofiar są porównywalne, system, ale rzeczywiście Niemcy się w 1939-1941 się uczyli.
Oni dopiero uczyli się, a Sowieci już mieli tak opowane, dopiero ci, co mordowali Polaków, to już wcześniej w latach 30. wymordowali mniejszości etniczne, i też Polaków oczywiście. I co jest bardzo istotne, twierdzi się w debatach, że różnica między terrorem narodowo-socjalistycznym a bolszewickim jest taka, że narodowo-socjaliści używali kategorii etnicznych do mordowania, a bolszewicy socjalnych kategorii. Jeżeli spojrzymy... A to nie jest prawdą, nie do końca, bo przecież mam rok 30, wychodzą rozporządzenia i zaczyna się prześladować ludność polską ze względu na pochodzenie etniczne. Ale nie tylko, przecież dochodzą też inni. Polaków oczywiście, Polacy najbardziej ich trafiło w 30 latach, ale przecież byli wcześniej, ale... Czyli tak naprawdę Niemcy się uczyli, oczywiście szybko się nauczyli i to, co zrobili z ludnością żydowską, no to oczywiście to nie ma chyba dyskusji, nie? Co to było. Ale ten okres 39-47, Sowieci byli zdecydowanie efektywniejsi, okrutniejsi, ale to jest ogromne doświadczenie. W cudzysłowie, to, co zrobili z Rosją, jest takie pojęcie, ja mówię, jest takie pojęcie, taki niemiecki publicysta Sebastian Hafner i użył takiego pojęcia, że wysłanie Lenina przez Niemców do Rosji to jest bomba atomowa I wojny światowej. Ale ta bomba atomowa wybuchła w Rosji i epicentrum było tam. I najbardziej trafiło naród rosyjski jako taki. A później oczywiście Chiny, czyli weźmiemy tutaj... Czyli wiemy, ile liczba aresztowanych według paragrafów 58. To same liczby mówią za siebie. A to już jest rok 30, a te największe represje były wcześniej. Tak. Także... I musimy sobie z tego zdawać sprawę oczywiście. U Niemców trochę inaczej, oni się uczyli. Oczywiście oni by później, jak już wygrali wojnę, to już mieli doświadczenie, jak się komory gazowe się pali i tak dalej. No to wiadomo. Ale a propos, i co jest istotne, dla Niemców był problem, oni nie mieli tych przestrzeni. To, co było za Ural, wysłali. Oni mieli problem, gdzie my ich wyślemy. I to są dyskusje wewnętrzne. Bo oni ten przykład przy Gułag, to też jest, nie jest obozy koncentracyjne, nie są wymysłem, w jakim sensie Niemcy. Hitler się wzorował na Stalinie. To się nie wspomina się o tym. Hitler jest, zresztą jest świetny, proszę Państwa, jest cytat z Hitlera, 41 rok. Nie pamiętam, to cię cytowałem, gdzie Hitler powiedział, w sumie jak wkroczymy do Związku Sowieckiego, to powinniśmy bolszewikom być wdzięczni, ponieważ bolszewicy pozbawili Rosję warstwy przywódczej. I my teraz możemy tylko bolszewików warstwy wykończymy i teraz sobie panujemy, jak chcemy. I to jest, Hitler mówi, oni nam tą czarną robotę, tą krwawą robotę zrobili za nas. I to jest wypowiedź Hitlera. To nie jest jakieś tam, tylko się oczywiście z przyczyn politycznej poprawności o tym nie mówi, nie? Ale to należy do tego. Tutaj pan profesor, jeśli można, tak. Mam pytanie do wszystkich referentów dzisiejszych, wynikające jak gdyby z mojego doświadczenia czytania o okupacji niemieckiej na terenie Polesia, województwa poleskiego. Ale również dla okresu wcześniejszego rozpoznawałem literaturę i odniosłem takie wrażenie, że przez 22 miesiące okupacji sowieckiej, licząc od 17 września 1939 roku, Sowieci nie przystąpili do rozprawy z duchowieństwem szeroko rozumianym, czy to chrześcijańskim, czy rabinami, osobami innych religii na terenach Kresów Wschodnich, a ta prawdziwa, no oczywiście osoby związane z kultem mojżeszowym zostały wymordowane przez Niemców, natomiast pozostało duchowieństwo chrześcijańskie i prawdziwe uderzenie w to duchowieństwo chrześcijańskie nastąpiło dopiero w 1946, 1948 roku. Czy ta moja intuicja, to moje spostrzeżenie panowie potwierdzacie, czy ja się mylę? Bo ja nie widzę informacji o jakichś masowych represjach przeciwko księżom rzymskokatolickim, unickim, prawosławnym, pastorom na Kresach w 1940, 1941 roku.
a daty aresztowania i zesłania do gułagu to jest 46, 47, 48 rok z biogramu. Tak, jeśli można króciutko, to wrażenie jest jak najbardziej słuszne, to znaczy władza sowiecka wychodziła z założenia, że nie należy otwierać wszystkich frontów walki na okupowanym terytorium. Wiedziała, że ludność polska jest bardzo mocno związana z Kościołem i faktycznie takich systemowych prześladowań duchowieństwa w tym okresie wcześniejszym nie było. Uderzono w inne warstwy, tak jak tu pan profesor Musiał powiedział. I co nie znaczy, tak nawiasem mówiąc, że duchowieństwo było w ogóle wyłączone spod represji. Bo jeżeli duchowny coś powiedział właśnie z paragrafu, to podpadał pod paragraf o antysowiecką agitację. Wtedy też był aresztowany. Jeżeli wspierał polską konspirację, to również był aresztowany i poddany represjom. Ja w tej chwili nie potrafię podać danych liczbowych, ale jednak istnieje taki leksykon duchowieństwa represjonowanego opracowany przez księdza Dzwonkowskiego, co jest bardzo gruba księga, więc tych przypadków represji duchownych było dosyć sporo, tylko to były przypadki, powiedziałbym, jednostkowe za jakieś konkretne przewinienia wobec władzy sowieckiej. Natomiast tak, żeby Sowieci weszli i na tych listach proskrypcyjnych, jakichś innych, te, które miały na przykład grupy operacyjne NKWD, o których mówimy, czy potem osoby do aresztowania, to duchownych póki co nie było. Dlatego, że władza sowiecka wiedziała, że musi okiełznać najpierw to społeczeństwo i nie może tego trudnego frontu walki z religią otwierać na samym początku, w pierwszym momencie. No i tutaj zresztą pojawił się wątek ten taki porównawczy okupacji niemieckiej, sowieckiej. Dużo by na ten temat mówić. Wydaje mi się, odnoszę takie wrażenie, że w każdym razie w okresie tutaj rzeczywiście sprawność sowiecka jest, można powiedzieć, niebywała. No, przeprowadzenie deportacji na przykład osadników wojskowych, 140 tysięcy w ciągu jednego dnia, szanowni państwo, przygotować taką akcję, no to świadczy o niebywałej, ale no, tak naprawdę jeśli mamy być całkiem szczerzy, to powiedzmy sobie szczerze, w Związku Sowieckim tak naprawdę sprawnie to funkcjonowała jedynie policja polityczna, cała reszta państwa była niesprawna, ludzie stali w kolejkach, nie mieli co jeść i zdobycie kawałka chleba było problemem, to już tego młodzi ludzie nie rozumieją, dla którego kiedy człowiek idzie do sklepu i nie ma tam nic, tak naprawdę ma butelkę nafty, zapałki i tak dalej, ale to chleb to musi się ustawiać o północy, bo chleba po prostu w sklepach nie ma, ale policja polityczna funkcjonuje bardzo dobrze. Więc tu dużo mówić, ja myślę, że to jest zadanie dla historyków, przeprowadzenie takiego działań porównawczych. Faktycznie te liczby są podobne, ale moim zdaniem polityka jest trochę inna. Weźmy pod uwagę, że na przykład chociażby na poziomie grup operacyjnych, Einsatzgruppen zajmowały się rozstrzeliwaniem. Sowieckie grupy operacyjne, które wkroczyły do Polski, nie miały polecenia przeprowadzenia rozstrzeliwań. Ja mam wrażenie, że Sowieci przede wszystkim traktowali w dużej mierze tą ludność przede wszystkim jako potencjalną siłę roboczą w obozach, na zesłaniu i tak dalej, i tak dalej. Były to represje polityczne, ale zobaczmy, że na przykład jeśli chodzi o mordowanie intencjonalne ludzi na, jak powiedzmy, masową skalę, to w okresie 39-41 to taką w zasadzie jedyną wielką sowiecką zbrodnią na taką skalę jest zbrodnia katyńska. Druga taka zbrodnia następuje dopiero w momencie, kiedy jest ewakuacja więzień, czyli zamordowanie tych 10 tysięcy więźniów, ale takich, powiedzmy, egzekucji na masową skalę, rozstrzeliwań publicznych i tak dalej nie ma. Także trzeba widzieć te analogie, ale jednocześnie widzieć różnice, bo różnice jednak są. Tutaj zawsze można patrzeć na tą szklankę, widząc, że jest w połowie pusta albo w połowie pełna. Jeżeli spojrzymy na górę szklanki, będziemy widzieli różnice, że na dół podobieństwa. Myślę, że trzeba patrzeć i tak, i tak. Przecież duchowieństwo było zwalczane przez Niemców. U Sowietów, tak jak pan profesor Ben zwrócił uwagę, no na początku nie, masowo nie, chwilowo nie. Tak, bo dobrze, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy może pan doktor Bubnys coś dodałby, jeśli chodzi o nie wiem, duchowieństwo litewskie chociażby. Czy było zwalczane przez Sowietów w tej pierwszym okresie okupacji? Oczywiście represje były, ale one przyszły też
taka ewolucja. Nie od razu były tam aresztowania, były różne takie ustawy, takie, jak powiedzieć, dyskryminujące Kościół katolicki. Najpierw tam w pierwszym okresie, tym w lipcu, w sierpniu 1940 roku po okupacji sowieckiej były wszystkie organizacje takie oświatowe lub kulturalne, religijne, katolickie, były wszystkie zamknięte. Oni już nie mogli dalej działać legalnie, tylko w podziemiu. Było potem, szło razem z tym zamknięciem wszystkich partii niekomunistycznych, organizacji niekomunistycznych, dalej szło, było konfiskowano mienie tych organizacji i to konfiskowane mienie było przedawano lub partii komunistycznej, lub tym sowieckim organizacjom profsojuzy, po związkom zawodowym sowieckim i tak dalej. A na przykład te biskupy czy katolickie, książę katolicy, którzy uczestniczyli w polityce i aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym do okupacji sowieckiej, to jest w międzywojennym czasie, w czasach niepodległej Republiki Litewskiej, oni też byli często aresztowani już latem 1940 roku. Były areszty tych działaczy politycznych ze strony katolickiego kościoła, ale nie tylko z katolickiego kościoła, ale i ewangelickiego kościoła, także działaczy, niektórzy rabiny, czy działaczy organizacji sionistycznych, bundu i tak dalej. No, a największy, oczywiście, z czasem NKWD, a dalej NKGB zajęła rejestrację wszystkich tak zwanych elementów socjalno opasnych i kontrrewolucyjnych, i w tych rejestrach do przygotowania masowych aresztów lub masowej deportacji trzeba było zrobić rejestry tych, jakie konkretne ludzie trzeba aresztować czy deportować. I ta praca już nasilila na pierwszych miesiącach 1941 roku. Ta praca NKWD, NKGB nasilila w tym okresie. I kiedy było już przygotowano do tej masowej deportacji 14 czerwca 1941 roku, do tylko jeden tydzień zostało do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Wtedy była zorganizowana i przeprowadzona ta masowa deportacja do Syberii, do Altaju, do innych dalekiego wschodu, do tych regionów Związku Radzieckiego. I wśród tych deportowanych było także i książę katolickie, i też nie tylko wśród tych masowo deportowanych, ale było też ewakuacja więźniów. Na początku wojny niemiecko-sowieckiej Sowiety, NKWD, NKGB próbowało wywieźć więźniów politycznych z Litwy do Rosji. I brakowało czasu bardzo Sowietom, bo
wojsko niemieckie za kilka dni zajęło całą Litwę. I nie wszystkich więźniów politycznych udało się Sowietom wywieźć w głęb Rosji. A była taka instrukcja NKGB, NKWD, żeby tak zwana ewakuacja, i teraz nie pamiętam, czy numer jeden, czy numer dwa, zaszyfrowana tak. I to oznaczyło, że jeżeli nie uda się ewakuować więźniów politycznych w głęb Rosji, to trzeba ich rozstrzeliwać na miejscu. I tak było robiono i na Litwie, i na Łotwie, i w Estonii, i w Białorusi tak było robiono. I na Litwie było kilka takich miejsc, tam prowieniszki, lager prowieniszki, czy więźniowe polityczne w Żmudzi, z więzienia Telšiai byli wszystkie wymordowane w bestialski sposób przez NKWD czy czerwonoarmistów. I jedna jeszcze wielka akcja była w Czerwieniu pod Mińskiem. Tam też mordowało tych więźniów politycznych wywiezionych z terytorium Litwy. To było 25-6 czerwca. Niemieckie wojsko podchodziło już do Mińsku. I NKWD-ści już rozumieli, że im nie uda się tych więźniów politycznych ewakuować, wywieźć dalej w głęb Rosji. I był rozkaz, żeby ich wszystkich rozstrzeliwać na miejscu. Tak, wśród tych rozstrzelanych było oczywiście i księdze katolickie, kategorii różne dzielacy Litwy niepodległej, ministrowie rządu różnych kadencji, posłowie do Sejmu, było wielu też oficerów armii litewskiej i też było tak jak powiedziałem, było wśród nich i księdzi katolicy wśród tych zamordowanych. Okej, dziękuję panie doktorze. Tutaj pan prezes Jurkin, przepraszam, i tutaj pan prezes Papis, bardzo proszę. Nie, pan prezes pierwszy, tak, bo widziałem, że było zgłoszenie. Ja mam pytanie nie skierowane do jednego z referentów, tylko kto może na to odpowiedzieć, bardzo proszę. Znamy takie powiedzenie jak gułag. I to była pewna instytucja, która zajmowała się, powiedzmy sobie, archipelagiem gułag. Czy było drugie takie duże, któremu podlegało mniej więcej tyle tych różnych instytucji wychowawczych, jak to nazywają, karne ili trudowe kolonii? Jeżeli tak, to jak się nazywała ta organizacja i jak duże było porównanie do gułagu? GUPFI się nazywało. Panie prezesie, ja króciutko, to znaczy drugi system obozowy, który funkcjonował od 1939 roku w Rosji Sowieckiej, to był Główny Zarząd do Spraw Więźniów Wojennych Internowanych. Główne jej uprawnienie po działach wojennopiennych internowanych. Ale ono nie było tak porównywalne jak gułag, ponieważ przez GUPFI przeszło tylko 4 miliony. Ale system był niezmiernie rozbudowany. Było, jak pan może nie wie, 267 obozów. Do tego było ponad 2800 podobozów. Ale do gułagu nie możemy tego porównać jakby w sposób ilościowy, ponieważ on bardzo krótko funkcjonował w stosunku do historii gułagu i miał inne zadania. Ale również był to potężny system, gdzie była bardzo wysoka śmiertelność. A dodam tylko, że trzecim systemem obozowym, o którym się bardzo mało mówi, ale takim maleńkim w stosunku do gułagu czy do GUPFI, był system obozów kontrolno-filtracyjnych, prawieraczno-filtracyjne łagiera. Tam tylko przeszło około 900 tysięcy obywateli sowieckich, w tym co najmniej 18 tysięcy Polaków od 1944 roku.
ale to w pewnym momencie był niezależny, trzeci tak naprawdę system obozowy w Związku Sowieckim, który potem został i tak włączony w 1946 roku w lutym w skład gułagu. To tak na szybko, jeśli mogę odpowiedzieć, ale pan prezes rozumie, że ma jeszcze jakąś informację szczególną. Trochę za mało. Aha. Bo według pewnych badań radzieckich pod gułag podlegało około 50, może do 60%. To gdzie te 40, ewentualnie 38%, pod które podlegały te inne kolonie karne? Myślę, że prawdopodobnie mówimy też o systemie więzień, których mogła być ta ilość. Natomiast ja nie rozumiem, no po co miały te kolonie karne podlegać? Sekundę. Inne. Jeżeli gułag, czyli główne uprawienie lagierei, opiekuje się, nazwijmy to w cudzysłowie, tymi, którzy podlegają odbyciu kary, i to zawiera około, powiedzmy sobie, 60%, to 40% mi brakuje wierchuszki nad tymi drugimi. To ja już daję profesora. Ja nie wiem, czy dokładnie to rozumiem, ale główne uprawnienie łagier, to nie jest, to jest główny zarząd obozów, ale on nie zarządzał tylko obozami, wbrew nazwie, bo tam jest jeszcze dodatkowe, i kolonii roboczych, czyli de facto gułag zarządzał tylko także miejscami zesłania. Wszyscy deportowani, osoby zesłane, mówiąc popularnie, wszyscy ci ludzie byli także w zarządzie gułagu. To nie są tylko więźniowie. I być może, nie wiem, czy to pana satysfakcjonuje, ale właśnie ludzie o statusie skazańców, ale także administracyjnie represjonowani, dlatego że deportowanych nie obejmowały żadne skazania. Więc wszyscy deportowani podlegali także pod gułag. I być może to wypełnia tą lukę, o której pan mówi. Oczywiście tutaj pan doktor Rogut słusznie przypomniał, że przecież były jeszcze więzienia. Były jeszcze więzienia, ludzie siedzieli też także w więzieniach, chociaż tak naprawdę ta kara w Związku Sowieckim miała charakter, no powiedziałbym, przejściowy, bo zasadniczo tam nie było, były jakieś tam polityczne izolatory i tak dalej, ale generalnie przeznaczeniem osób skazanych była przymusowa praca. Tam nie było, no tak jak w naszych czasach, że więzień siedzi w więzieniu, ogląda, powiedzmy, nie wiem, miał jakieś tam własne zajęcia, obejrzy sobie telewizję, a jak pracuje, to państwo mu jeszcze za to płaci. W tej chwili tam po prostu w zasadzie kara więzienia była zupełnie incydentalna, rzadko stosowana. Przeznaczeniem więźnia w Sowietach było, że tak powiem, poprawa przez pracę w obozach. Ale tak jak mówię, być może to jest nieporozumienie, że gułag to nie są tylko więźniowie, ale także zesłańcy. Dziękuję. Nie wiem. Trochę za mało, panie prezesie. Ja mam nadzieję, że na następną konferencję. Panie prezesie, może na następnej konferencji, jak za rok zorganizujemy, na co już dzisiaj państwa zapraszam i naszych szanownych prelegentów, może uzyskamy tutaj odpowiedź. Tutaj pan prezes Korowajczyk, jeśli można, panie Łukaszu. Ja mam takie matematyczne pytanie. Otóż mówimy o stratach ludności polskiej w czasie II wojny, 6 milionów. Przed wojną ludność polska liczyła 36 milionów, w 1946 roku 24 miliony, wobec tego dziś te 6 milionów. Czy te 6 milionów dotyczy ludności, która nie podległa ekspatriacji z Ukrainy i Białorusi, czy w ogóle się to rozpłynęło gdzieś w jakiejś innej dali? Tutaj bardzo proszę, pan profesor Berendt, pan profesor Musiał odpowie i pan prezes Papi zaraz, bardzo proszę. Odpowiadając na pańskie pytanie, przyjmujemy, że w granicach przedwrześniowej Polski przed atakiem niemiecko-sowieckim było do 35 milionów mieszkańców obywateli RP różnej
różnej narodowości. Liczba 6 milionów strat bezpowrotnych przyjęta niejako administracyjnie w 1946 roku obejmuje wyłącznie byłych obywateli polskich dwóch narodowości, Polaków i polskich Żydów. Z tej liczby administracyjnie wykluczono polskich Ukraińców, polskich Litwinów, polskich Białorusinów, obywateli RP sprzed pierwszego. Ich administracyjnie już jak gdyby oddano stronie sowieckiej i oni mieli być liczeni w stratach osobowych Związku Sowieckiego. Wracając do wyniku spisu sumarycznego z lutego 1946 roku. Proszę Państwa, od 24 milionów osób, które wówczas wykazano w nowych granicach kraju, musimy odjąć około 2 milionów osób zakwalifikowanych jako etnicznych Niemców, bo to są tak w części pozostali jeszcze w granicach kraju przedwojenni etniczni Niemcy, Volksdeutsche, plus ci Niemcy, którzy nie uciekli przed frontem albo nie zostali zmuszeni do opuszczenia powojennych granic Polski w roku 1945. Faktyczna liczba owych Niemców etnicznych z dawnym polskim obywatelstwem czy z przedwojennym obywatelstwem Rzeszy była większa, skoro do 1949 roku zarejestrowano wysiedlenie z nowych granic Polski 3 400 000 osób narodowości niemieckiej, podających narodowość niemiecką. Natomiast w tych wszystkich rachunkach oczywiście nie zapominajmy, że po wschodniej stronie granicy pozostała nadal prawie 50% przedwojennej powierzchni państwa polskiego, a na tym terenie żyło przed 1 września około 13 milionów ludzi. No i ci ludzie, a my nie znamy dokładnie jak gdyby stanu strat na rok 1944-1945, na tamtym terenie. Problem polega na tym, że pierwszy powszechny spis ludności w Związku Sowieckim przeprowadzono w roku 59 i w tym spisie ludności nie zaznaczono dla dawnych województw wschodnich RP podziału na tych, którzy tam mieszkali w sierpniu 1939 roku i na tych, którzy przybyli na ten teren po 17 września 1939 roku. W związku z tym my mamy tutaj jedną wielką niewiadomą dla skali strat, dla terenów włączonych do litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej socjalistycznych republik sowieckich. To jest wielka niewiadoma. Liczba 6 milionów przyjęta w 1946 roku to jest niejako punkt wyjścia odwołujący się do etnicznych Polaków i osób narodowości żydowskiej wyznania mojżeszowego. Nie wiemy po prostu, jaka była pełna liczba strat bezpowrotnych obywateli RP. Tak, tutaj ja tylko dodam, mówię, nie badamy tego problemu. Przyłączam się do głosu pana profesora Kalbarczyka, że nam są potrzebne takie badania, ponieważ wiemy dużo, ale sądzę, że nie wiemy aż tak dużo, jak powinniśmy z drugiej strony, tak? Ta historia wciąż jest dla nas nieznana, tym bardziej, że archiwa postsowieckie nie są otwarte i tu też są z tym problemy. Pani profesor Musiał, panie Łukaszu, proszę, pan profesor Musiał, tak, i pan prezes Papis. Ja tylko do tych 6 milionów, jak te 6 milionów powstało? Powstała komisja i zaczęto liczyć i wtedy niejaki Jakub Berman, chyba pojęcie dla Państwa nie jest, to jest człowiek, który był odpowiedzialny za propagandę i za bezpieczeństwo, wysłał pismo do tej komisji i napisał, że liczba ma być 6 milionów co najmniej. I wyliczyli 6 milionów chyba 40 tysięcy. To jest bardzo istotne, czyli ta liczba jest liczbą propagandową. I tylko, że Polska nie jest wyjątkiem. Wszędzie te liczby fałszowano. Ja się zajmowałem liczbami na Białorusi i trochę na Ukrainie.
to tam są tak liczby przekręcane. Jeżeli chodzi, ja wiem, że to jest debata w Polsce dosyć nieprzyjemna, nie chcę jej na razie ruszać, ale 6 milionów no way, wykluczone. Jeżeli chodzi o te liczby, znaczy w Polsce w tych debatach teraz, że 3 miliony Polaków są wymordowane, to nie jest, nie ma pokrycia, bo jeżeli chodzi tutaj o rzeczywiście ludność żydowską, mniejszość żydowską, to naprawdę te liczby się zgadzają około, ponieważ było około 3 milionów, przeżyło powiedzmy 200, czyli wymordowane zostało 2 miliony 800 być może. Trudno powiedzieć, ale te liczby tu się zgadzają. Jeżeli chodzi o Polaków etnicznych, nic nie są zawyżone i to dosyć mocno. Znaczy mamy to szczęście, że zginęło mniej Polaków, panie profesorze. Nie, ja mówię o tych liczbach. Ale teraz. Nie, tak, to jest szczęście dla nas, tak, jeśli naszych by zginęło mniej. Tak, ja mówię o liczbach i te liczby są na przykład na Białorusi, podają, tutaj Snyder podawał już, nie pamiętam, 2,5 miliona bodajże i one są całkowicie przeszacowane. Po prostu. I to samo do Ukrainy, są całkowicie przeszacowane, ponieważ Sowieci zrobili taki zabieg, że ofiary głodu rozstrzeliwać zaliczyli, powiedzmy im, tak, powiedzmy, na niemiecką okupację. Czyli to, ja się trochę tym zajmowałem i dam sobie z tym spokój, bo się zajmowałem rzeczami, ale ja według moich szacunków, Polaków etnicznych zginęło około 1,2 miliona wszystkich. Góra 1,5 miliona. Trochę się zajmuję, wiem mniej więcej, jak były represje sowieckie i niemieckie, w jakich okolicznościach było i one są dosyć mocno zawyżone, oczywiście. Tylko że tu musieliśmy robić debatę całościową, nie tylko w stosunku do Polaków, tylko też do Związku Sowieckiego, do Niemców, do Francuzów i tak dalej, czy do Danii. I tak. To musieliśmy zrobić całościowo, wtedy ta debata nie ma tak dużo sensu. Musimy zrobić ze wszystkim całościowe. Jeżeli my wyskoczymy z tym tam, to wyjdzie na to, że znowu Polacy używają fałszywych liczb. Używają, ale nie są jedynymi. I to jest bardzo istotne, tylko że to wyliczyć, to można tylko szacować. Tutaj, co profesor wspominał, to jest po prostu tak ciężko, no ale szacunkowo. Ja mogę do Białorusi tylko powiedzieć, podają, że na Białorusi 2,5 miliona bodajże. No way. Jeżeli już, to Białorusi został zamordowanych przez Niemców. Ja mówię o Niemcach. Może z 200 tysięcy, Jezu, tak dużo, może 150 tysięcy, ale nie więcej, żadnych milionów. To Polaków zostało tam w akcjach antypartyzanckich, ale oni sobie liczą, Sowieci liczą sobie podwójnie. Ludność żydowska jest osobno liczona, a później doliczona za całościowo, czyli często Żydzi są liczone potrójnie, jeżeli chodzi o ofiary. To już takie numery wychodzą, czyli politycy to używają dla celów politycznych, tylko to jest na glinianych nogach ten problem i może się odbić rykoszetem wcześniej czy później. Nie? I jeżeli już to trzeba by to zrobić, ale ale Jakub Berman nie jest polskim nacjonalistą, trzeba wziąć pod uwagę, tylko stalinistą, prawdziwym stalinistą i antypolski był ten bandzior, a w młodości był działaczem syjonistycznym, żeby tak było do pełności. Nie? No, żeby po prostu to był, ale on to robił... Komunistą, po prostu. Stalinistą. Ja bym proponował używać pojęcia stalinowskie, ponieważ na Zachodzie komunista to jest człowiek dobry albo socjalista. My musimy używać do tych ludzi, to byli staliniści, jak Zygmunt Bauman, to był stalinista. A zbrodnie stalinowskie to już chyba nikt się nie kłóci, ale oni specjalnie używają języka, zmieniają język, ale jeżeli to są staliniści, Zygmunt Bauman był stalinistą, Berman był stalinistą i to są zbrodniarze, bandyci stalinowskie i nie ma dyskusji po prostu. Dla mnie nie ma różnicy komunista czy stalinista, ale rozumiem, że na Zachodzie to jest ważne. Tak, okej. Okay. Pan prezes Papis, proszę Państwa, mamy jeszcze 5 minut, tak więc jakby ktoś jeszcze miał... Ja mam króciutko tylko jedną uwagę, że z tych opisów dotyczących eksterminacji narodu polskiego nie usłyszałem, a to powinno być, że potępienie czy wyniszczenie inteligencji polskiej, naukowców we Lwowie, naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego nie spotkało się z potępieniem żadnego uniwersytetu światowego, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych czy Anglii, prawda? Bo to dla nas powinien wypłynąć wniosek, bo my opisujemy historię, prawda? I trochę tak z dystansem, to już minęło te 30 parę lat, to zginęło Polaków tyle i tyle, inteligencji tyle i tyle, ale wniosek, który pozostaje i ma budować naszą kondycję
moralną, etyczną na podstawie historii, doświadczeń i pamięci, to że ta eksterminacja nie spotkała się z potępieniem moralnym opinii światowej, powiem tak, opinii światowej, ale konkretyzuję na Anglii, na Stanach Zjednoczonych, które weszły do wojny z Niemcami i głównie tutaj przecież Niemcy zaczęli eksterminację inteligencji polskiej, te rozporządzenia, które nam panowie przypominali, było wyniszczenie zupełnie narodu polskiego. I to nie spotkało się. Opinia publiczna, gdyby zareagowała na to, co się dzieje w Polsce, bo rozporządzenia, wywiady działają. To nie to, że nie słuchał Roosevelt, jak pojechał Karski, prawda, z informacją, czy nie słuchali inni, jak jeździł Jan Nowak-Jeziorański, prawda, ale wywiady pracują, informacje mają i nie ma oddziaływania na opinię wewnętrzną. No, pojawił się pułkownik w 1944 roku, chciał zamordować Hitlera, czy dokonać zamachu, prawda. Ale gdyby wcześniej była reakcja, myślę, że jest potrzebne budowanie opinii i dla nas teraz też. Wniosek jeden, że z tego opisu, cośmy doświadczyli 1939, 1945 rok i napaść ze wschodu, zachodu, jest jeden. Należy potępiać moralnie takie czyny, bo to pozostaje na zawsze. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, że jednak, nie wiem, czy to działa, chcę powiedzieć, że jednak pewnego rodzaju reakcje na przykład na zbrodnie na polskich naukowcach były na Zachodzie. Na przykład w tej chwili niestety już nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, ale na przykład zamordowanie profesorów lwowskich spotkało się z potępieniem w Anglii właśnie jeden z, no nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć nazwy tego uniwersytetu, ale jednak wydał oświadczenie, w której potępił zbrodnie na profesorach lwowskich na przykład. Tylko no niestety może troszkę zmęczenie działa, że nie mogę sobie przypomnieć St. Andrews chyba, szkocki uniwersytet, ale nie biorę odpowiedzialności za akurat, czy to był dokładnie ten uniwersytet, czy inny, ale takie oświadczenie ten uniwersytet wydał. Zresztą jest uniwersytet, który przyznał generałowi Sikorskiemu doktorat honoris causa, jakby też dobrze pamiętałem. Dziękuję. Znaczy, proszę Państwa, ja myślę, że taka tutaj pewna refleksja do tego, co powiedział Pan Prezes. Ja sądzę, że my w tym gronie i naszych sąsiadów, kolegów tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej nie musimy się przekonywać do tego, czym był system chociażby sowiecki, tak, represyjny. Ale sądzę, że powinniśmy o tym mówić na Zachodzie bardzo często, publikując prace naukowe w języku angielskim chociażby, tak? Ponieważ my to wiemy, my znamy i rosyjski i tą historię naszą, myślę, że dobrze. Natomiast na Zachodzie uważam, że brakuje tych publikacji dotyczących historii Polski, tego, co przeżyliśmy pod okupacją i niemiecką, ale i sowiecką, tego, co się działo w Polsce pod kolejną okupacją sowiecką przy sowieckich kolaborantach, którzy rządzili w Polsce i stosowali represyjny system sowiecki wobec Polaków po II wojnie światowej. Tym bardziej, że nie mamy nawet filmów, które pokazują, proszę Państwa, chociażby bohaterstwo żołnierza polskiego na froncie zachodnim, nie mówię o działaniach Armii Krajowej. My wymagamy od Zachodu zrozumienia pewnego, tylko co oni wiedzą tak naprawdę o tym, co przeszedł naród polski w okresie II wojny światowej? Na podstawie czego mają się dowiedzieć? Mamy chociażby film o bitwie pod Monte Cassino, o bohaterstwie żołnierzy polskich? Może ja nie znam, to powiedzcie mi, jeśli jest taki. Czesi robią film o lotnikach, tak, którzy obronili Londyn. A my mamy taki film o naszych lotnikach? Moi drodzy, takich przykładów można mnożyć, mnóstwa, więc nie wymagajmy od Zachodu, żeby oni mieli wiedzę o tym, jeśli my tej wiedzy nie jesteśmy w stanie im przekazać. To jest może brutalne, co mówię, ale uważam, że prawdziwe. Może to się kiedyś zmieni, mam nadzieję przynajmniej. To niepoprawne polityczne, co mówię, nie. Ale to nieważne. Ja mówię, ale zaraz już. I zatem uważam, że powinniśmy podejmować takie działania, pokazując tą historię i w ten sposób nawet obrazem docierać, tak, do młodych ludzi i w Polsce i w Europie. To jest chyba taka możliwość fundamentalna, bo osoby w średnim wieku, tak jak my, tutaj wszyscy pójdziemy i kupimy książkę, przeczytamy. Osoby młodsze wejdą na Facebooka, na internet i coś obejrzą. Róbmy to w ten sposób, jest to prawdopodobnie jakaś możliwość i wtedy rozmawiajmy, tak, oceniajmy w te wydarzenia. Ostatnio jakiś chyba francuski historyk gdzieś powiedział, że z w Auschwitz nie mordowano polskich dzieci, jak się nie mylę. Było coś takiego, gdzieś czytałem w internecie.
Oczywiście internaci zareagowali, pokazywali mu zdjęcia polskich dzieci z Auschwitz, z tym tej 13-letniej, już nie pamiętam, Polki, która była pierwszą zamordowaną. Ale to tak to funkcjonuje, dlatego że oni nie wiedzą, bo nie czytają tego, co jest w Polsce. To jest bariera językowa. My nie jesteśmy w stanie jako państwo polskie przez tyle lat, po 90 roku, umiejętnie tej naszej historii im przekazać. To jest taka moja refleksja prywatna. Pan profesor. Ja tylko chciałem, jeśli można, powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli tutaj o to chodzi, o promocję, że tak powiem, tego polskiej historii, to nie przedstawia się to najlepiej, ale pewne jaskółki się pojawiają, bo chciałem tylko powiedzieć o inicjatywie Fundacji imienia Janusza Kurtyki w Krakowie, która w poprzednim roku wpadła na pomysł, żeby na rynku amerykańskim wydać książkę poświęconą zbrodni katyńskiej. W tej chwili już są zebrane materiały napisane przez najwybitniejszych znawców tej zbrodni, z profesorem Materskim na czele, nie będę tu wszystkich wymieniał. Jest to zbiorowe dzieło na temat zbrodni katyńskiej, które już oczywiście jest w języku angielskim i będzie w tym roku już opublikowane jesienią na rynek amerykański specjalnie. Tym bardziej okazuje się potrzebne, bo niedawno jakieś objawił się badacz, znaczy profesor w Stanach Zjednoczonych, który stwierdził, że zbrodnia katyńska to jest dzieło Niemców. I tutaj była reakcja jakaś, ale może właśnie ta książka będzie stanowiła jakiś początek tej drogi, zresztą pewnie niełatwej, ale no coś w tej sprawie zaczyna się dziać i może to też będzie zapobiegało takim no, incydentom, bo okazuje się, że rzeczywiście, jeżeli nie rozróżniają między socjaldemokracją, komunistami, a nie wiem, stalinistami, to naprawdę trudno dyskutować, ale oni byli pozbawieni tych doświadczeń, więc należy ich edukować. No, oczywiście instrumentem do tego może być tylko język angielski, publikacje czy filmy w tym języku, bo no, nie łudźmy się, choćbyśmy tu tworzyli najwspanialsze prace, to one będą hermetyczne, jeżeli będą publikowane wyłącznie w języku polskim. Dokładnie. Profesorze, zgadzam się całkowicie w tej kwestii również. Proszę Państwa, myślę, że patrząc na Pana Naczelnika, już muszę kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, ale wiem, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie. Mam nadzieję w tym gronie z Państwa jako naszymi gośćmi i słuchaczami, w gronie naszych wybitnych referentów z Europy. Mam nadzieję, że było to ciekawe dla Państwa doświadczenie, że dowiedzieliśmy się wszyscy razem, tutaj jak siedząc, wielu interesujących historii i poszerzyliśmy swoją wiedzę na ten trudny i ciężki niezmiernie temat, ale sądzę, że dla nas i dla nas wszystkich tak naprawdę, bo to są wszystkie państwa Europy Środkowskiej niezmiernie ważny, który warto podkreślać. Ja w tym momencie serdecznie Państwu dziękuję za nasz wspólny czas tutaj spędzony, za Państwa udział. Dziękuję serdecznie tłumaczom, którzy tak wytrwale pracowali z nami przez te dwa dni. Tłumacząc są ciężkie historyczne sprawy, bo to nie jest taki język codzienny oczywiście. Tak, jeszcze prawo, tak, historia, to na pewno nie jest łatwe i pozwólcie Państwu, że w tym miejscu również podziękuję wszystkim pracownikom oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, którzy wspólnie ze mną pracowali na rzecz tej konferencji. I, tak. Mam nadzieję, że udanej konferencji. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i mam nadzieję do następnego spotkania. A książka, głęboko wierzę, że ukaże się w przyszłym roku z tej konferencji. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Do widzenia.